Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, tak. Jeszcze chwila na rozgrzanie sprzętu. Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na bydgoskim spotkaniu z kolarstwem. Taka nowa inicjatywa, którą być może będziemy prowadzili cyklicznie, ale dzisiaj od tego zaczynamy, więc mamy pierwsze spotkanie. Na razie widzę, że frekwencja dopisuje, więc zainteresowanie jest duże. Ja się nazywam Grzegorz Grześkiewicz, reprezentuję lokalną grupę działania. Ja nazywam się Remigiusz Koc, również związany z lokalną grupą działania. Więc tak, impreza jest zorganizowana przez lokalną grupę działania Dwie Rzeki w Bydgoszczy. Też o tej lokalnej grupie działania troszeczkę chcemy dzisiaj porozmawiać, będzie okazja do tego. Drugim organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Fundacja Źródło, pan Rafał Falkowski. Tak, chcemy na początek króciutko Państwu przedstawić takie ważne informacje, które no, dotyczą organizacji samego wydarzenia. Później już będzie tylko ciekawiej i przekażemy głos prowadzącym. Natomiast chciałbym przede wszystkim tutaj podziękować instytucjom, podmiotom, które nas wsparły w organizacji tego dzisiejszego przedsięwzięcia. Tutaj Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest z nami pan Marcin Drogorup, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki. Miasto Bydgoszcz, aktywne miasta, też będzie okazja do tego, żeby posłuchać na temat tej inicjatywy naszego miasta. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Bardzo duża pomoc Velomanii Jakuba Lorka. Bardzo serdecznie dziękuję. Bydgoska Grupa Kolarska i Andrzej Specjał. Też będzie okazja do tego, żeby posłuchać. No i też my tutaj z Remigiuszem bardzo mocno się włączyliśmy. Ja na co dzień pracuję w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i tutaj z koleżankami, kolegami organizacyjnie się tym zajmowaliśmy. I Remigiusz Koc, który... Ja ze swojej strony, drodzy Państwo, chciałbym dopowiedzieć tylko, że dzisiejsze spotkanie będzie złożone z trzech głównych modułów, tak to nazwijmy umownie. Pierwszy moduł zaczniemy od najszybszego, a najważniejszego, czyli od kolarstwa zawodowego z specjalnymi, wyjątkowymi gośćmi. Jak Państwo zobaczycie, o część z nich wiedzieliście już wcześniej, chociażby ze względu na plakaty reklamowe. Drugi moduł i trzeci moduł będą modułami dotyczącymi sportu i kolarstwa bardziej amatorskiego. Będą krótsze, aczkolwiek mamy nadzieję, że każdy z tych modułów będzie też punktem wyjścia i inspiracją do dyskusji. Po każdej z tych części będzie możliwość, będzie czas na to, żeby zadać pytania. I jak Państwo też widzicie, to miejsce jest też wybrane między innymi dlatego, żeby sprzyjało dyskusji, sprzyjało rozmowom, sprzyjało zadawaniu pytań, a nie tylko biernemu słuchaniu, na co też liczymy właśnie w kontekście Państwa aktywności. Ja jeszcze chciałbym podziękować właśnie biegającej tu Ewie Pieruckiej, menedżerowi hali targowej, za dobrą współpracę przy organizacji, także wielkie, wielkie dzięki. I jeszcze jedna ważna informacja, mianowicie to nasze wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całubeckiego, więc tutaj nas marszałek wspiera. Myślę, że tego typu aktywności, tego typu przedsięwzięcia to jest coś, na czym zależy województwu kujawsko-pomorskiemu. I my też będziemy dzisiaj mówili o możliwościach realizacji podobnych przedsięwzięć na terenie miasta, więc do tego to też się sprowadzi. Tym bardziej, że wydarzenie odbywa się w hali targowej w Bydgoszczy, ale de facto odbywa się na całym świecie dzięki technologii i dzięki temu, że będzie ono transmitowane na kanale Tour de Tour w internecie, na kanale YouTube'owym, więc wychodzimy z Bydgoszczy, jesteśmy obecni także poza nią. Okej, okay. I jeszcze jedna informacja, jeżeli byście Państwo, bo będziemy mieli fajnych gości, tutaj będą zaraz zasiadali, jeżeli będziecie chcieli na koniec zrobić sobie z nimi zdjęcie, to rozumiem, że można, ale najlepiej po całej imprezie, także będziemy do samego końca, zachęcamy do tego też, żebyście Państwo zostali z nami do końca i na koniec już w takiej luźniejszej atmosferze będzie okazja do tego, żeby sobie jakieś foto pstryknąć także. A po drugim module jeszcze czeka Państwa losowanie nagród. Także też zachęcamy. Bądźcie z nami do końca. Ja teraz przekazuję głos panu Adamowi Proboszowi, który będzie prowadził dalszą część imprezy.
Witam serdecznie, ja nazywam się Adam Probosz, jestem komentatorem kolarstwa w Eurosporcie. Bardzo mi przyjemnie, dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejsze kolarskie spotkanie. To zawsze fajnie, jak się możemy spotkać w takim gronie, które ma wspólną pasję, a widzę, że to grono tutaj w Bydgoszczy jest dosyć duże. Także bardzo mi przyjemnie i zapraszam od razu gości, bo myślę, że to oni też są magnesem dla wielu osób. To ich pojawienie się tutaj dzisiaj w Bydgoszczy. Czyli Karolina Kumięga. Michał Gołaś. I Filip Maciejuk. Jak słyszeliśmy, to będzie część o kolarstwie zawodowym i to tym kolarstwie zawodowym na naprawdę najwyższym możliwym szczeblu, bo to wszystko jest World Tour. Tutaj nie ma żadnych teamów kontynentalnych czy prokontynentalnych, to już sam World Tour teraz siedzi za tym stołem. Zacznę od Karoliny oczywiście, tym bardziej, że Karolina rozpoczynała swoją karierę tutaj w klubie w Bydgoszczy. Karolina, może dam Ci drugi mikrofon. I na początek zapytam Cię o to, jak to się zaczęło. Skąd ten pomysł, jaki klub, jak to wtedy wyglądało? No tak jak powiedziałeś, swoją karierę zaczynałam właśnie w Bydgoszczy, w klubie sportowym Romet Rynek z Bydgoszcz. Spędziłam tutaj tak naprawdę swoje pierwsze 5 lat. To były młode lata, młodziczka, juniorka, młodsza, no ale to tutaj uczyłam, stawiałam swoje takie pierwsze kroki pod pieczą mojego pierwszego trenera Romana Krause, który też chyba gdzieś tutaj siedzi z nami. Pozdrawiamy serdecznie. Więc tutaj właśnie zaczynałam w Bydgoszczy, tutaj moje pierwsze treningi były, u nas w województwie moje pierwsze wyścigi. No i tak to właśnie się zaczęło. A powiedz, jak to teraz wygląda, bo rozmawialiśmy sobie troszkę przed tym spotkaniem na temat tej aktualnej sytuacji, jeśli chodzi o kolarstwo w Bydgoszczy, o to młodzieżowe kolarstwo w Bydgoszczy. Jak to teraz wygląda? Jak wygląda Twój klub? Jak wygląda ta praca? Myślę, że tutaj właśnie kolarstwo w Bydgoszczy, młodzieżowe kolarstwo w Bydgoszczy potrzebuje małej reaktywacji, tak bym to nazwała. Wiem, że powstaje świetny projekt, nowa inicjatywa, będzie budowany nowy UKS. Otwarcie będzie już w tym miesiącu 18 listopada. Myślę, że jest to naprawdę świetny projekt i może to dać możliwość młodzieży z Bydgoszczy i z naszego regionu do spróbowania swoich sił w kolarstwie. I właśnie takich projektów potrzebujemy, bo myślę, że jeżeli chodzi o nasze województwo, naprawdę kolarstwo młodzieżowe ma się dobrze, bo w naszych sąsiednich miastach jak Grudziądz, Toruń naprawdę fajnie to wygląda. No i brakuje takiej jeszcze tutaj naszej części w Bydgoszczy. A dużo jest chętnych, wiesz? Do tego, żeby trenować? Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, jak wygląda teraz z chęciami do kolarstwa u młodzieży, ale myślę, że jakby odpowiednie takie wzbudzenie zainteresowania u nich, to już jest połowa sukcesu, na pewno jacyś chętni się znajdą. Dobrze, a przejdźmy w takim razie do twojej kariery, twojego kolarstwa. Powiedziałaś mi dzisiaj, że w przyszłym roku zostajesz w ekipie UAE, Team ADQ, to się nazywa dokładnie. ADQ. ADQ, tak, ADQ. Pierwszy sezon jeździłaś w ekipie World Tourowej, bo wcześniej był Walkar, ale to jeszcze nie był World Tour. Powiedz, jakie doświadczenia? Na pewno duże, bardzo duże zmiany w porównaniu jeszcze z tym, co było w zeszłym roku w ekipie kontynentalnej. Tak naprawdę wszystko jest na najwyższym możliwym poziomie, wszystko jest bardzo profesjonalne. Jest więcej ludzi po prostu wokół nas, więcej obsługi, więcej dyrektorów, trenerów. Wszystko tak naprawdę jest dograne zawsze na 100%. Jest zupełnie inaczej, to jest inny poziom. Od tych dyrektorów nie tak łatwo się uwolnić, bo nawet teraz dyrektor siedzi obok ciebie. Tak. No właśnie. Ale powiedz, czego miałeś z czymś problem przy tym przejściu na ten na najwyższy poziom? Czy już wiedziałaś, czego się spodziewać i dawałaś sobie radę spokojnie?
Myślę, że zeszły rok w Walkarze to było takie fajne przygotowanie do tego, co było w tym roku. Miałam też to szczęście, że trafiłam na fajnych ludzi we Włoszech, którzy naprawdę dużo mnie nauczyli, fajnie się mną zaopiekowali. No i sporo tych osób tak naprawdę jest też w tym roku tutaj ze mną, więc nie było jakby wszystko nowe dla mnie. Część osób już znałam i myślę, że to też gdzieś było duże ułatwienie. Jaki język dominuje? Włoski? Angielski. Angielski jednak. Masz też Polkę jedną w drużynie. Znaczy, no Genia był jak jeździ dla Słowenii od kilku lat, ale przecież jeździła także w reprezentacji Polski. Powiedz mi, jak się dogadujecie? Czegoś od Genii się też możesz nauczyć? Tak, mamy Genię, która naprawdę od wielu, wielu lat ściga się na najwyższym poziomie, także ma bagaż doświadczeń. Mamy też jej męża Miłosza, który jest masażystą. No i od przyszłego sezonu też będzie z nami Dominika Włodarczyk, więc trochę już Polaków będzie u nas. No Dominika to też wielki talent, mam nadzieję, że też się rozwinie. Wiemy jeszcze to wiadomość chyba z wczoraj, że będziemy mieli kolejną zawodniczkę w Werturze, czyli Wiktorię Pikulik. To polskie kobiece kolarstwo w tej chwili jest naprawdę bardzo mocne. No tak, w przyszłym sezonie, o ile się nie mylę, będzie nas w World Tourze 8, czyli no, rekordowo dużo i tylko cieszyć się z tego, że kobiece kolarstwo w Polsce rośnie w siłę. No i mam nadzieję, że to też będzie się przekładać na szkolenie młodzieży, bo myślę, że to może być taka fajna motywacja dla młodych dziewczyn. Myślę, że pokazałyśmy, że nie ma czego się bać, że po prostu trzeba próbować i potrzeba cierpliwości i ciężkiej pracy i to się uda. Dużo się mówi ostatnio o tej coraz większej popularności kobiecego kolarstwa. Macie coraz więcej swoich wyścigów, macie wielkie tury, wreszcie takie z prawdziwego zdarzenia. To już nie są takie kryteria jednodniowe, jak to kiedyś bywało na zakończenie tych turów męskich, ale to są niezależne imprezy, to są trudne etapy, trudne podjazdy i na Giro, i na Vuelcie, i na Tour de France teraz. Powiedz, jak to odbierasz? Czujesz ten wzrost zainteresowania? Tak, myślę, że tak naprawdę co roku są zmiany, co roku jest więcej tych wyścigów. Zbliża się to nasze kolarstwo do męskiego, bo już tak naprawdę większość tych wyścigów, którzy mają mężczyźni, mamy też my. Także na pewno zmienia się to bardzo. Już też na przykład widziałam kalendarz na przyszły rok i jest mnóstwo nowych wyścigów, których w tym roku nie było. Więc na pewno rozwija się bardzo. Myślę, że też rośnie zainteresowanie. Na pewno pomagają w tym relacje z wyścigów, bo jeszcze kilka lat temu nie z każdego wyścigu tak łatwo można było obejrzeć relacje. Teraz tak naprawdę każdy wyścig musi być transmitowany, więc jest też łatwiejszy dostęp. No to prawda. Coś o tym wiem, bo spędzam na tych relacjach sporo godzin i rzeczywiście no, jest tego kobiecego kolarstwa coraz więcej. Jeszcze jakieś 2-3 lata temu to były jakieś pojedyncze wyścigi, a teraz rzeczywiście no, prawie każda impreza jest transmitowana. Te imprezy mają oprawę właściwie dokładnie taką samą jak te męskie na największe wyścigi. No tak, tak mi się wydaje, że naprawdę co roku to się zmienia, jest coraz lepiej, coraz też więcej osób chce wchodzić w kobiece kolarstwo, jest więcej sponsorów, wszystko jest po prostu na wyższym poziomie, jest więcej grup, więcej kobiet, wszystko idzie w dobrym kierunku. A powiedz mi jeszcze na ile, bo też trwają dyskusje na temat zarobków, na temat pieniędzy, bo mówi się o tym, że wiele kobiet, które jeżdżą, ścigają się, no ciągle robi to właściwie półamatorsko. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o World Tour, to gdzieś to tam jest usystematyzowane i są płace minimalne. Problem jest bardziej w grupach kontynentalnych, bo tam niestety nie ma przepisów jakichś narzucających od UCI i wiąże się to z tym, że bardzo często dziewczyny nie mają żadnych pensji czy stypendiów, więc tam na pewno jest jeszcze jakieś pole do działania. No i też jeżeli chodzi o wyścigi, są wyścigi, gdzie nagrody kobiet i mężczyzn są wyrównane na tym samym poziomie, ale jest to tak naprawdę kilka wyścigów w całym kalendarzu. W innych często są to jeszcze duże różnice. A powiedz mi, jakie są twoje cele, skoro widziałaś już ten kalendarz, spojrzałaś na kalendarz przyszłoroczny. Są jakieś wyścigi, w które celujesz, do których będziesz się specjalnie przygotowywać? Znasz już, rozmawialiście z grupą o tych planach przyszłorocznych?
Będę dopiero ustalać szczegóły kalendarza w najbliższych tygodniach. No ale przyszły rok to jest rok olimpijski, więc na pewno Igrzyska Olimpijskie to jest moje takie marzenie. No i też myślę, że realny cel i o to będę walczyć. Z innych celów na pewno Paryż-Roubaix. To jest taki chyba mój ulubiony wyścig, mój ulubiony klasyk. I startowałam już w dwie poprzednie edycje. Wiem, że to jest wyścig, który lubię i który po prostu mi pasuje. I to też na pewno będzie jeden z moich celów na przyszły sezon. Ale masz takie przekonanie, że to jest wyścig, który jesteś w stanie wygrać? Myślę, że tak. Bruki to jest coś, co lubię i gdzie dobrze sobie radzę. Na Paryż-Roubaix potrzeba, myślę, też dużo szczęścia. Trzeba być mocnym, ale też potrzeba dużo szczęścia. Więc myślę, że czemu nie kiedyś. Ja myślę, że i tak jak i w życiu, i w sporcie to szczęście się przydaje, bo rzeczywiście znamy takich, którym on nie dopisuje i nie mogą się przez to przebić. Tak, no coś w tym jest. Nie zawsze mocne nogi, zimna głowa wystarczą, też często potrzeba szczęścia. A jak to jest z głową u ciebie? Mocna jesteś psychicznie? Wydaje mi się, że tak, bo żeby przetrwać chyba w kolarstwie, to trzeba mieć w miarę mocną głowę. To jest taki, myślę, że sport dla nie tyle wytrzymałościowy, ale też dla wytrzymałych psychicznie i dla cierpliwych. Jeszcze zapytam cię o te Polki pozostałe. Czy to jest tak, że rzeczywiście czujecie się już taką mocną siłą w tym zawodowym kolarstwie, mając świadomość tego, na jakim poziomie jeździcie, ile jest was w tym zawodowym peletonie, jakie sukcesy odnosicie? Myślę, że ostatnie imprezy mistrzowskie, to jest Mistrzostwa Europy i Świata w tym roku i w zeszłym roku, pokazały nam, że wcale nie jesteśmy dużo gorszą nacją od Włoszek czy od Holenderek, że tak samo możemy jeździć drużynowo, że możemy ustawić się wszystkie razem z przodu, że możemy zrobić rozprowadzenie swoim pociągiem na finisz i że tak naprawdę nie mamy się czego bać, że to nie jest tak, że jest tylko Kasia niewiadoma i dalej nikt. Mamy też inne dziewczyny, które mogą walczyć. Może jeszcze nie do końca wszystkie w to wierzymy, ale myślę, że każda kolejna impreza nam to pokazuje. No rzeczywiście na tych ostatnich imprezach to wyglądało bardzo dobrze. Może jeszcze zabrakło gdzieś wykończenia takiego, jakbyśmy chcieli, ale w trakcie wyścigu wyglądało to bardzo dobrze. Tak, no myślę, że tak naprawdę mamy bardzo młodą kadrę, bo większość z nas jest w przedziale wiekowym 23-26 lat, więc jesteśmy tak naprawdę jeszcze młodymi zawodniczkami i myślę, że wiele przed nami. No dobrze, to teraz zapytam Michała, który siedzi obok ciebie, dyrektora, bo przypomnę, Michał Gołaś, mistrz Flandrii swoją drogą. Zawsze mu to pamiętam, że tego mistrza Flandrii wygrał, ale mistrza Polski też. Michał od 2 lat za kierownicą, ale o trochę innym kształcie ta kierownica niż wcześniej. No już się nie będę pytał, jak się tam znalazłeś, ale zapytam cię o to, co uważasz za swoje największe sukcesy w tym sezonie, jako dyrektora sportowego. Dzień dobry. Największe sukcesy, wiesz Adam, moje sukcesy bardzo blisko związane są z tym, jak jadą kolarze, tak? Staram się mieć duży wpływ. Byłem pierwszym dyrektorem na Tour de Pologne, wygraliśmy i chyba ten wyścig dał mi największą satysfakcję, tak? Bo no nie ukrywajmy, tak jak powiedziałem, jednak największą rolę w tym wszystkim pełnią kolarze i może Państwu się wydawać, że my bardzo dużo tych informacji jesteśmy w stanie kolarzom przekazać tak na żywo i oni możemy z tym wyścigiem sterować, ale prawda jest taka, że to jednak kolarz podejmuje decyzje, zwłaszcza na takich wyścigach, gdzie on jest rozgrywany na sekundy. Ale Tour de Pologne dał mi bardzo dużo takiej pewności siebie, bo przyjechaliśmy z liderem, który celował w ten wyścig. Od pierwszego dnia tą taktykę układaliśmy tak, że wiedzieliśmy, że to będzie walka na sekundy i wygraliśmy wyścig 1 sekundą na ostatniej lotnej premii. Także na pewno, mówię, tutaj było, czułem taką presję pozytywną, że jednak decydujemy o losach tego wyścigu i jestem też ważny, bo nie tylko byliśmy tam którymś teamem, który podążał za innymi, ale jednak to my nadawaliśmy ton rywalizacji i mówię, to taki był dla mnie ważny tydzień. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, ja gdzieś zdjęcie wrzucałem, bo zrobiłem zdjęcie tej kartki, którą miał przygotowaną Michał w samochodzie, jak podczas czasówki.
gdzie tam właściwie rozpisany był każdy zakręt, każda prosta, każde przyspieszenie, każde wyhamowanie. To wszystko miałeś rozpisane na kartce. Faktycznie, czasówka to jest... Ja zawsze do czasówek, wiadomo, nie byłem specjalistą, więc podchodziłem bardzo na luzie i to był, można powiedzieć, mój dzień wolny, ale teraz czasówka to jest najbardziej stresujący i najcięższy dzień w tygodniu, bo jednak raz, że mechanicy muszą się sporo napracować, trenerzy muszą przygotować strategię, bo jednak to już jest bardzo taka dyscyplina, która jednak ten aspekt technologiczny ma dużo tutaj do znaczenia, a my od strony technicznej tego kolarza musimy poprowadzić. Katowice to nie jest najłatwiejsza runda i tych wysepek, rond, przez które Matej notabene skakał, bo Adam widział akurat ten filmik, który nigdzie się nie ukazał, ale to, co tam się przeżywa na tym wyścigu w samochodzie, to są takie wrażenia jak Formule 1, tak? A jeśli jeszcze się tam o sekundkę uda obronić koszulkę lidera i walczy się w tej czasówce, to, no to naprawdę są emocje, które warto by było zobaczyć też od środka. Ile razy robiliście rekonesans trasy? Trener zrobił jeden rekonesans, my zrobiliśmy drugi rekonesans i zawodnik trzy rundy przejechał, więc no tą rundkę, powiedzmy teraz, jakbym zmrużył oczy, to mi się wydaje, że byłbym w stanie sobie otworzyć łącznie ze wszystkimi rundami. Ja pamiętam, kiedyś z Robertem Dudą jechałem w samochodzie i też była czasówka, już teraz nie pamiętam, na którym to było wyścigu, ale Robert powiedział mi, wiesz co, są tacy kolarze, z którymi mogę zrobić rekonesans 5 razy na tej trasie i wszystkie elementy omówić, po czym w czasie jazdy on i tak każde rondo pojedzie od zewnątrz. Masz takich kolarzy? No, kolarze bywają różni, tak? Są tacy, którzy są bardziej skupieni, utalentowani, a są mniej, więc dlatego mają radio w uchu. Tak, ale rzeczywiście, no ten Tour de Pologne, tak, to no, sama dramaturgia tego wyścigu, to, że on się rozegrał na ostatniej lotnej premii, to rzeczywiście rzadko się tak wyścigi rozgrywają. A powiedz mi, w tych dużych imprezach te tegoroczne wyniki były dla was zadowalające? Ja jakby będę wypowiadał się... W monumentach. Oczywiście, jeśli chodzi o wielkie tury, myślę, że możemy być zadowoleni, tak? Wygraliśmy etapy na Tour de France, wygraliśmy etapy na Giro, przywieźliśmy koszulkę najlepszego sprintera, więc jakby no trudno wymarzyć sobie lepszy występ, odcinając trochę generalkę, tak? No bo tutaj wiadomo, kolarzy tych, którzy mogą wygrać wielkie tury, możemy bardzo szybko wskazać. My jesteśmy trochę w drugim rzędzie, ale też mamy swoje cele i sądzę, że powinniśmy być zadowoleni. Ja jeśli chodzi o... Jestem odpowiedzialny za Belgię, za klasyki te brukowane i tutaj myślę, że możemy być zadowoleni, niemniej jednak jakby się zagłębić w temat, mieliśmy trochę pecha, no bo jednak najważniejszym zawodnikiem był Matej Mohoricz, który no, miał bardzo dużo pecha i tak naprawdę tylko chyba siłą takiej własnej woli, taką zupełnie oderwaną od rzeczywistości. On to wszystko wyparł i startował w tych wyścigach, ale gdybyście widzieli, w jakim on był stanie na przykład przed Paryż-Roubaix, to myślę, że tutaj żaden lekarz nie powinien był go dopuścić do tego wyścigu. Więc mówię, taki szerszy obraz pokazuje, że jednak o tym, o czym mówiliście, że jednak to szczęście, którego może gdzieś tam w telewizji nie widać czy na zewnątrz, też jest potrzebne, a trochę nam go zabrakło. Więc z tego punktu widzenia jest pewien niedosyt, ale to taki bardzo pozytywny na przyszły rok. No Matej to rzeczywiście niesamowita osobowość. Ja pamiętam, kiedyś byłem na zgrupowaniu, to jeszcze było Bahrain Merida się wtedy ta ekipa nazywała. To było w Chorwacji, było zgrupowanie i strasznie lało od rana. I trenerzy postanowili, że rozstawią trenażery po prostu w hotelu. Matej był jedynym, który po prostu założył jedną kurtkę, drugą kurtkę. Powiedział, dla mnie nieważne, jakie są warunki, trening trzeba na zewnątrz zrobić. Tak, no Matej jest takim bardzo specyficznym, no jest osobowością, bardzo silną, tak? Ja nie ukrywam, że te pierwszy rok był dla mnie trudny, bo jak się wchodzi do nowej ekipy, gdzie powiedzmy te puzzle już są trochę poukładane i jest pewna hierarchia wśród zawodników też, to trzeba zdobyć ich zaufanie i ten pierwszy rok to było takie rozpoznawanie się,
ale jakby też tymi decyzjami, które się podejmuje w samochodzie, one ostatecznie są sprawdzane, tak? Bo tutaj nie ma blefów. Ostatecznie wyścig później weryfikuje to, co ty mówisz przez radio i albo miałeś rację, albo nie. Myślę, że jakieś tam zaufanie u niego zdobyłem po prostu zaufanie u niego i ten drugi rok jest o wiele łatwiejszy, ale Matej ma bardzo taki jasną wizję i trzeba naprawdę mieć dobre argumenty, żeby go przekonać. Jeśli on w ulewie powie, że ten trening jest dla niego ważny, to tutaj nie ma czynników, które by jakoś tam zmieniły jego zdanie i tak samo było z Roubaix. No, wiele razy powtarzaliśmy mu, że nie ma żadnego ciśnienia, żeby w tym wyścigu wystartował, no ale on miał swoje silne argumenty, żeby jednak spróbować, no bo tutaj Karolina mówiła o Roubaix, że to jest taki wyścig z mojego punktu widzenia, który większość z nas, nawet tu siedzących, patrząc na historię wyników tego wyścigu, mogło wygrać i to jest taki monument, który daje nadzieję, tak, że jak masz super dzień i masz dużo szczęścia i oczywiście mocne nogi i mocną głowę, to jesteś w stanie go wygrać. I Matej wychodzi z tego samego założenia, tak, że nie będzie się ścigał przez kolejne 30 lat, więc tych szans jest bardzo ograniczona ilość i mówi, jestem w stanie pedałować, jestem w stanie wygrać ten wyścig. A powiedz mi, bo ja pamiętam na przykład Amstel Gold, na którym wtedy miałem przyjemność być, gdzie wygrany przez Michała Kwiatkowskiego. Ty wtedy wykonałeś niesamowitą robotę podczas tego wyścigu. Ja pamiętam, że przez właściwie cały dystans byłeś tym, który tego Michała prowadził. Taką czujką wystawioną przed nim, zawsze był w peletonie tam, gdzie powinien być. Znałeś trasę, znałeś właściwie każdy zakręt, bo tam bywa momentami ciasno, bywa niebezpiecznie. Powiedz mi, czy to pomaga ci teraz w pracy dyrektora? Oczywiście, no bo jak się kolarzom pewne rzeczy mówi, ma się swoje doświadczenia, a moim zdaniem nie wygrałem tego wyścigu, tak? Tylko byłem pomocnikiem i to jest trochę inny punkt widzenia, bo jeśli ktoś wygrywa ten wyścig, to on do końca nawet nie wie, co się w połowie tego wyścigu dzieje, tak? A naszym głównym zadaniem jest przekazać te informacje do momentu, kiedy zostaje już taka wyselekcjonowana grupa i oni tam decydują, ale to już są zupełnie, to jest inny poziom, tak? I tutaj pod tym względem myślę, że jestem w stanie przekazać głównie tym pomocnikom, jaka jest ich rola, jaka jest ich trasa. I faktycznie Amstel kilka razy jechałem, to jest jakiś tam pewnie jeden z highlightsów mojej kariery, bo tam rola pomocnika i bycie w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu jest kluczem do zwycięstwa. Tak, no i mówisz o tych belgijskich wyścigach, te belgijskie wyścigi też zawsze lubiłeś. No tak, to jest zupełnie pewno, jest już ciekawe w telewizji, a będzie jeszcze bardziej, może bardziej wyspecjalizowane, ale też będzie bliższe takiemu kolarstwu, do którego przyzwyczailiśmy się od lat, bo ta czołówka będzie coraz większa. To jeszcze, Karolina, do ciebie w takim razie pytanie. Powiedz mi, jakich wy macie dyrektorów sportowych? Macie dyrektorów sportowych takich jak Michał, z taką wiedzą, z takim doświadczeniem, jak to jest? W naszej ekipie akurat mamy różnych. Niektórzy lubią długie odprawy, rzeczywiście, że dochodzi też do takich 40 minut, szczególnie jak jest jakaś techniczna trasa, to rzeczywiście zdarzają się tacy. Ale są też tacy, którzy lubią na przykład krótko, zwięźle. To też wtedy różnie wygląda w aucie, bo niektórzy na przykład lubią zawsze informować przed każdym zakrętem, przed każdym rondem. Każda rzecz, która gdzieś tam na naszej drodze się znajduje, o wszystkim nam mówią. Niektórzy bardziej skupiają tylko na tych naprawdę najważniejszych, kluczowych miejscach, kluczowych momentach. Ale lubią bardziej na przykład motywować w radiu, a niektórzy bardziej tylko suche informacje, więc jest to po prostu bardzo zależne od dyrektora. Myślę, że każdy gdzieś ma po prostu taki swój styl. Masz takie momenty, że chce się tą słuchawkę wyrzucić z ucha, jak czasami kolarze robią, że już masz dosyć tego? Czasem się zdarza, szczególnie kiedy jest bardzo ciężko, to wtedy tak. Michał, jeszcze przekazując Filipowi mikrofon, powiedz mi, szkoda ci, że Filip przechodzi do Bory? Nie, no oczywiście, no Bahrain bez Bizona z Pułow to już nie będzie ten sam Bahrain. Myślę, że sporo dni, sporo wyścigów razem pojechaliśmy i Filip pokazał, że cały czas się rozwija, dlatego ja no tyle, ile mogłem, to próbowałem, że tak powiem, zatrzymać go w tej drużynie, ale z drugiej strony wiem, że Bora jest też świetną ekipą. Sylwek Schmidt będzie
na pewno tam czuwał nad nim, więc ważne jest to, żeby Filip się dobrze rozwijał i żeby miał satysfakcję z tego, co robi, a czy to są jedne barwy, czy inne, to mówię, nie ma to dla mnie, nie powinno to mieć znaczenia, tak? No niemniej jednak ja staram się tą kolonię polską cały czas budować. No jest z kim po polsku porozmawiać i w jednej, i w drugiej ekipie. Tak, tak, no mówię, ja mam to do siebie, że jak już jestem gdzieś, to staram się wciągać innych i wiadomo, że jakoś tam zawsze sobie pomagamy, tak? Jest o wiele łatwiej, bo zależy nam wszystkim, żeby to polskie kolarstwo i Polacy mieli silną pozycję. Filip, to do ciebie pierwsze pytanie będzie dotyczyło tego samego. Trudno było podjąć decyzję o tej zmianie? Trudno się rozstać z tą ekipą? Witam, dzień dobry. No na pewno, no, to były niby tylko 2 lata takie, ale no, tak naprawdę bardzo się zżyłem nawet z kolarzami, tutaj właśnie z Michałem, z Kamilem Gratkiem, co zostaje w tej ekipie na następne lata. Na pewno było się ciężko rozstać, no ale no cóż, no tak czasami jest, tak czasami bywa, trzeba iść dalej. Też no, myślę, że Bora będzie dobrym rozwiązaniem też na przyszłe lata, że będę miał więcej szans dla siebie w innych wyścigach. Też mi na tym zależy, żeby się rozwijać dalej jako kolarz. No i w przyszłości walczyć w tych najważniejszych wyścigach. No właśnie, bo ja pamiętam Bergen, pamiętam jak zdobywałeś medal Mistrzostw Świata w jeździe indywidualnej na czas. Później były te lata w Leopardzie, później wejście na ten najwyższy poziom, wejście do World Touru. I przez te pierwsze 2 lata myślę, że wszystkich przekonałeś do tego, że jak ważnym potrafisz być kolarzem w drużynie. No tak, no właśnie był ten medal w Norwegii, później były też słabsze sezony w Leopardzie, były lepsze. Udało się podpisać kontrakt w Bahrajnie właśnie, więc no na pewno zauważyli to, cały management zauważył to, że jestem wartościowym kolarzem, że też właśnie potrafię wygrywać wyścigi. No na pewno, no mamy i mieliśmy kilku solidnych liderów w Bahrajnie. Zawsze na wyścig jechaliśmy z danym liderem, który walczył o wygraną, a jak nie, to o pierwszą trójkę. Więc no, na pewno było tej pracy dużo, którą ja wykonuję w tym przypadku, bo osłanianie ich, czy ganianie ucieczek przez cały dzień, no to też trzeba trochę zdrowia zostawić na asfalcie. No ale, no, tak jak mówię, no na pewno myślę, że byłem wartościowym pomocnikiem i jestem, dlatego też to właśnie Bora zauważyła i chciała mieć takiego kolarza, bo brakuje im takiego kolarza jak ja. Tak, ten Bizon z Puław to kiedyś cię tak z Darkiem Baranowskim ochrzciliśmy i wiem, że ci się spodobało, więc pozwalamy sobie czasem tego rzeczywiście używać. Ale to właśnie po tej twojej pracy na czele peletonu, którą wykonywałeś. Powiedz mi, miałeś już jakieś pierwsze rozmowy, no bo byłeś już kilka dni na tym takim integracyjnym zgrupowaniu, były już pierwsze rozmowy dotyczące twojej roli w nowej ekipie? No tak, mieliśmy już takie zgrupowanie pod koniec października. Wstępne plany startowe na pierwszą część sezonu już mam. Tak mniej więcej, jak to może wyglądać. Na pewno tak jak mówiłem, no może być więcej wolnej ręki w belgijskich klasykach, w których też bym chciał się rozwijać, które podobają mi się, bo już za czasów Orlika pokazywałem, że potrafię zajmować czołowe miejsca. Przez ostatnie 2 lata też na pewno bardzo dużo się nauczyłem, bo tak jak właśnie tutaj od Michała, czy od Mateja Mohoricza, czy od innych doświadczonych bardzo zawodników, którzy wygrywali te wyścigi już wcześniej albo walczą w nich, na pewno się dużo od nich nauczyłem, więc myślę, że to też zaprocentuje w przyszłości, bo widzę, że tamten rok był inny, ten był zupełnie inny. No, na pewno rozwinąłem się pod każdym kątem w tych wyścigach, więc na pewno chciałbym walczyć i dlatego w Borze na pewno będę miał więcej tak jakby wolnej ręki w tych wyścigach, bo nie mamy też takiego głównego lidera, który będzie walczyć w tych wyścigach, więc mam nadzieję, że będzie można mnie zobaczyć w kilku ważnych akcjach na tych wyścigach. A tak już niezależnie od tych rozmów, ty sam w co celujesz? To znaczy, co byś chciał w przyszłym sezonie? Co byś chciał osiągnąć? No bo rozumiem, że to miejsce w World Tourze już swoje znalazłeś, już się czujesz pewnie. No tak, no tutaj zawsze Michał mi powtarza, żeby patrzeć, gdzie najlepiej się czuję. No czuję się najlepiej w tej roli pomocnika, można powiedzieć, ale też nie chciałbym na tym zaprzestać. Jestem jeszcze młody. Na pewno no, jest parę tych wyścigów, których nawet chciałbym wygrać, chciałbym powalczyć.
ale no w następnym roku chciałbym się skupić na pewno bardziej na czasówkach. Jest kilka tych wyścigów, są mistrzostwa Polski, chciałbym wygrać te mistrzostwa Polski. Przez ostatnie 3 lata walczyłem, żeby wygrać, co zawsze nie zagrało, ale wiem, że mnie stać na to. Tak samo właśnie w tych belgijskich klasykach chciałbym kiedyś powalczyć. Może to być trudne, ale trzeba wierzyć, trzeba trenować, bo tak jak Karolina powiedziała, sport, kolarstwo to jest sport dla wytrwałych tylko i wyłącznie. Tu trzeba dążyć do celu i kto wie, może nawet w wieku 35 lat uda się ten wyścig w końcu wygrać, ale no, na pewno to jest długa droga do tego. O, ja aż tak długiej ci nie życzę, to szybciej, szybciej trzeba to wygrać. Powiedz mi jeszcze, no bo to zupełnie zmieni twój kalendarz. Już kalendarz swój znasz mniej więcej, czy też jeszcze nie? Nie, no, czy dopiero będą rozmowy na ten temat? Są już jakieś tam zarysy. Planuję zacząć wyścigiem w Australii, więc no skończyłem sezon teraz 19 października. Zrobiłem sobie chwilkę luzu, no i tak naprawdę przygotowania zaczęły się od nowa. I 3-4 stycznia wylatujemy do Australii, więc no, zaczynam od Australii wcześniej niż przez ostatnie 2 lata, bo zawsze zaczynałem koniec stycznia. Więc no zobaczymy, ale na pewno Australia, później jest plan Algarve lub Tour of Oman. No i wszystkie belgijskie klasyki, więc no, na pewno fajne wyścigi do przygotowania się. No ale też, tak jak właśnie mówiliśmy, no, klasyki to jest ciężki kawałek kolarstwa, inny, odmienny. I tam naprawdę trzeba być w 100% dyspozycji, bo jeśli tam się jest na 90%, to tak naprawdę no, nie ma czego szukać. Tak, no wracają nam tak te klasyki cały czas, bo zaczęła Karolina od Paryż-Roubaix, a właśnie a propos Paryż-Roubaix, co myślisz o tym wyścigu? Jaki to wyścig dla ciebie? To jest wyścig dla ciebie, czy nie? Myślę, że jest, choć ostatnie 2 lata byłem przymierzany do tego wyścigu. Za każdym razem coś zabrakło, żeby wystartować, a to choroba, a to inne przypadki. No, ale chciałem bardzo go wystartować. Na pewno w pierwszym moim Paryż-Roubaix nie będę walczył o wygraną, ale na pewno zbierać to doświadczenie, bo to jest bardzo ważne. No, ale też to tak jak szczęście. No, szczęście jest na pewno bardzo potrzebne w tym wyścigu. No tak, i dochodzimy też do szczęścia. Ja myślę, że możemy chyba teraz przejść do fazy pytań od Państwa, bo mieliśmy zaplanowaną godzinę, czyli ja myślę, że to jest najlepszy moment na to, żebyśmy teraz posłuchali pytań, jeśli są oczywiście. Mamy mikrofon. O, proszę. Ja mam pytanie na początku do Karoliny, potem mam do Michała. Karolina, mówiłaś o tym, że dużo takich psychicznych prób było w trakcie twojej kariery. Czy mogłabyś powiedzieć, gdzie, w jakim punkcie była największa tak naprawdę twoja decyzja, czy jednak chcę być tą zawodową kolarką, czy jednak kończę z tym, nie mam siły do tego wszystkiego? W jakim momencie twojej kariery tak się zdarzyło? No tak, to był na pewno taki moment bardzo ważny i przełomowy. To był rok 2021, kiedy na poważnie zaczęłam myśleć, że chcę spróbować swoich sił zagraniczną w zagranicznej ekipie. I po prostu zaczęłam nad tym pracować, zaczęłam szukać ekipy i wtedy postanowiłam sobie, że albo pójdę krok dalej, krok do przodu i podpiszę pierwszy zawodowy kontrakt, albo chcę chyba zakończyć swoją przygodę. Takie sobie trochę postawiłam ultimatum i no udało się, wtedy się udało, potoczyło się dalej, ale myślę, że na pewno nie są to łatwe też decyzje, tak naprawdę w tamtym momencie, kiedy podpisywałam kontrakt z Walkarem, to była włoska ekipa, nie do końca na początku wiedziałam, czego się spodziewać, też wszyscy wokół mnie nie do końca wiedzieli, czego się spodziewać, no bo włoska ekipa, niekoniecznie wtedy tak znana może, co jeżeli będziesz musiała się tam przeprowadzić na stałe, czy sobie poradzisz, co z językiem, co ze wszystkim, było na pewno dużo takich niewiadomych, dużo pytań, dużo niepewności i też trochę strachu na początku, no ale finalnie trafiłam na naprawdę cudownych ludzi i dużo nauczyłam się, dużo oni dali mi takiej troski, naprawdę fajnie się zaopiekowali, także dobrze się to potoczyło, ale na pewno był to taki chyba myślę, że najtrudniejszy krok. Dziękuję.
I teraz do Michała. Obserwuje się w kolarstwie, że nasi zawodnicy, ci, którzy teraz wchodzą do kolarstwa, ich kariera może się szybciej skończyć z uwagi na to, że organizm jest eksploatowany. Nie wiem, czy ten trend się utrzymuje, że kariery kolarzy kończą się stosunkowo szybciej niż kariery poprzednich. Jak byś się do tego odniósł? Dlaczego ten trend się utrzymuje? Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie to poznamy za kilka dobrych lat, bo ja bym powiedział, że gdzieś około od 5 lat widzę, że to kolarstwo bardzo przyspieszyło i naprawdę wydaje się na tę chwilę, że nie ma już tam wielkich możliwości poprawy. Z drugiej strony to, co daje taką długowieczność przysłowiową, to jest to, że jednak kolarze o wiele bardziej dbają o te aspekty diety, regeneracji i tak dalej, więc ja bym widział to bardziej w równowadze, tak, że kiedyś te kariery być może trwały troszeczkę dłużej, ale z drugiej strony jakby cała otoczka poza treningiem, o to kolarze tak nie dbali i z tego powodu te przeciążenia gdzieś tam pewnie zrównałyby się w tych czasach. Oczywiście, wydaje się, że teraz kolarz przechodzący na zawodostwo w wieku 19-20 lat, trudno sobie wyobrazić, żeby on przez kolejne 15 lat ścigał się na tym poziomie, bo jest to niezmiernie trudne, ale myślę, że najtrudniejsze jest w tej sferze psychiki, tak? Bo jednak przez pewien czas robimy szybki progres i ostatnie lata pokazują, że ci młodzi kolarze bardzo szybko są w stanie rywalizować z najlepszymi na świecie, ale później, żeby wytrzymać to, że co roku dochodzą nowi, którzy napierają, myślę, że tutaj będzie największy problem, żeby zaakceptować to i zejść stopień niżej. 15 lat temu ponad, kiedy ja zaczynałem, było o wiele trudniej się rozwinąć, bo jednak trzeba było robić to trochę drogą prób i błędów, ale z drugiej strony budowało się taką bazę i mój przykład też pokazuje, że jednak później na tym poziomie World Touru byłem w stanie zostać dłużej, bo jakby no nie byłem, raz, że nie byłem wyeksploatowany, a dwa, że był ciągły progres. Jak się teraz zaczyna, mając 19 lat, to trudno sobie wyobrazić, żeby robić ciągły progres przez kolejne tam 10 czy 15 lat. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do naszych gości? Na razie nie ma, nie widzę. Jest? O, jest pytanie. Można ten mikrofon prosić? Albo... Michale, ja mam do ciebie takie pytanie. Bo podczas swojej przemowy wstępnej wspomniałeś, że Team Bahrain Victorious jest takim w tych największych turach, w tych najwyższych wyścigach na świecie, takim drugorzędowym tym teamem. A co musiałby według ciebie zrobić Team Bahrain Victorious, żeby być w top 1 na przykład, tych wśród najlepszych, żeby mogli stanąć na podium, właśnie być numerem 1, czy to Giro, czy to Tour de France? Czy... Może drugoplanowy, nie nazwałbym tego drugoplanowym, jeśli tak się wyraziłem, to może nie do końca było to klarowne. Chodzi mi o to, że tutaj ten czynnik ludzki jest największym problemem, bo Pogacar, Roglic, Remco to są ludzie trochę na innym pułapie. Jedynego, kogo widziałbym, który mógłby realnie nawiązać z nimi walkę, to jest Mikel Landa, który no niestety odchodzi w przyszłym roku, więc trzeba też być realistą. Myślę, że nasze przygotowanie do wielkich turów jest na bardzo wysokim, zbliżonym naprawdę poziomie do tych największych ekip. Oczywiście nie dysponujemy tym samym budżetem, troszeczkę musimy pewne rzeczy ograniczać, ale myślę, że te wszystkie elementy, zgrupowania na wysokości, bardzo skrupulatna dieta i tak dalej, my w tym nie odbiegamy zbyt bardzo, ale jednak ten czynnik ludzki, ja mam wrażenie, że jednak... No ta trójka teraz, czwórka, oni są na takim poziomie, że trudno jest znaleźć talent na miarę naprawdę ludzi, którzy być może są wybitni w swojej generacji. I chyba tego najbardziej nam brakuje, a
A wiąże to się też z pieniędzmi, tak? No bo no nie ukrywajmy, Roglicz jest oczywiście fenomenem, świetnym zawodnikiem, bardzo solidnym, ale też trzeba zapłacić mu odpowiednie pieniądze i dlatego idzie do Bory, a nie do Bahrajnu i takie są no niestety realia zawodowego sportu. My teraz skupiliśmy się bardziej na tym, żeby wychować sobie takiego mistrza i no, ja też jakąś tam maluteńką cegiełkę do tego dokładam, bo jednak tutaj Kopernikus Toruński ma troszkę bardziej przetartą ścieżkę, żeby włączyć się do tego systemu szkolenia Bahrajnu. Mamy grupę juniorów, mamy grupę młodzieżową, więc jakby z nieco ograniczonym budżetem jesteśmy, idziemy inną drogą, tak? Chcemy tych młodych zawodników szukać już gdzieś tam u podstaw i zachęcać ich tym naszym systemem szkolenia, żeby u nas zostali, a wtedy być może wychowamy sobie kolejnego zwycięzcę Tour de France, a nie, mówiąc kolokwialnie, kupimy go sobie. Ja ci pytam. Mamy jakieś pytania? Bo tak chciałem jeszcze ci, Michał, zapytać, czy jako dyrektorzy, jako szefostwo ekipy zastanawiacie się nad tym, dlaczego Jumbo-Visma tak odjechało? Dlaczego ta ekipa potrafiła wygrać w jednym roku 3 wielkie tury jako pierwsza w historii? Wiesz, codziennie jak kładę się spać, to myślę, why? Nie, zupełnie serio. Myślę, że są na tak wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym i ja tutaj odrzucam wszelkie takie teorie spisku. Myślę, że oni wykonują ogromną pracę, której nie widać. No, jeździłem w Sky ładnych parę lat, tak? I też byliśmy na tym poziomie i też byliśmy non-stop obrzucani błotem i szukano tam jakichś teorii takich bardzo czasami aż nawet śmiesznych. Ja widzę, że jednak taka naoliwiona maszyna, w której pracuje mnóstwo ludzi i oni mogą zadbać o każdy detal, naprawdę robi różnicę. Poza tym aspektem takim, mówię, ludzkim, gdzie musisz mieć jednak tego zawodnika, tak? I oni tym robią różnicę. Oczywiście są na pewno krok do przodu w pewnych aspektach diety, tak? Trochę peleton jakby goni tutaj i jakby szuka nowinek, co jeszcze można poprawić, żeby szybciej mieć tą formę bardziej stabilną i sądzę, że mówię, oni o każdy detal dbają. Kiedyś te marginal gains robiło różnicę w Sky. Oni może tam delikatnie jakby pewna era się skończyła, ale z drugiej strony no też brakuje im takiego zawodnika, który mógłby nawiązać walkę. Sądzę, że tam za 4-5 lat, może nawet trochę szybciej, ci młodzi zawodnicy, w których oni poszli, oni się rozwiną i oni naprawdę będą mogli nawiązać walkę, ale nie mając tego materiału naprawdę takiego, który się trafia raz na kilka lat, mając te wszystkie detale, jest trudno wygrać mimo wszystko. Karolina, jak w kobiecym kolarstwie patrzy się na dominację SD Works? No bo to też jest totalna dominacja. To są właściwie dwie ekipy, które i w męskim, w kobiecym kolarstwie te dwie ekipy w tym roku panowały absolutnie. Myślę, że nasi dyrektorzy tak samo nad tym się głowią, jak i Michał. To jest ciężki orzech do zgryzienia. Myślę, że to może być troszeczkę podobnie jak z Jumbo u mężczyzn. Rzeczywiście u nich wszystko jest na naprawdę najwyższym poziomie, też jeżeli chodzi o odżywianie. No, po prostu też dziewczyny bardzo ciężko pracują. Myślę, że no rzeczywiście mają też kilka zawodniczek, które po prostu są level wyżej niż reszta, tak jak Demi Vollering, tak jak Lotte Kopecky, Marlene Rosser. Tak naprawdę z tą trójką ten zespół jest w stanie wygrywać wszystkie wyścigi. Więc na pewno nie jest łatwo znaleźć sposób, żeby wygrać z SD Worksem. Tym bardziej też, że oprócz tego, że mają silne dziewczyny, też naprawdę one dobrze współpracują między sobą, świetnie jeżdżą taktycznie, potrafią rozgrywać wyścigi tak, jak one chcą. A myślę, że w kobiecym kolarstwie jeszcze nie wszystkie drużyny potrafią jeździć tak dobrze taktycznie i myślę, że to też jest naprawdę bardzo na plus w SD Worksie i często też tym potrafią wygrywać wyścigi. Filip, a ty przechodzisz do ekipy, do której przechodzi Primož Roglič, czyli to jest też ekipa, która będzie się szykowała na walkę o zwycięstwo Wielkiej Pętli, no bo wiadomo, Roglič cel ma jeden, Roglič chce wrócić na Tour de France, Roglič chce walczyć o zwycięstwo w tym wyścigu.
No tak, taki jest plan w tym roku. Plan był długofalowy, żeby wygrać to Tour de France, no ale udało się ściągnąć Primoża do ekipy. No myślę, że na pewno w następnym roku cała ekipa będzie tylko i wyłącznie podporządkowana pod niego. Nie będzie zabierany żaden sprinter, żaden klasykowiec, żeby powalczyć, tylko będzie jeden cel, wygrać ten wyścig. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że się uda. Na pewno będę kibicował. Może się uda zakwalifikować do składu na wielką pętlę, kto wie. Były jakieś tam przymiarki, jeszcze zobaczymy. Chciałbyś? Na pewno bym chciał, choć myślę, że dużo osób mówi mi, że taki Tour de France jako pierwszy wielki tour to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo to, co się tam dzieje, ta presja wokół tego wyścigu i nawet nie sam wyścig, ale ta cała presja, ta cała otoczka, jak to wszystko jest zorganizowane, jak ci dziennikarze, wszyscy dookoła wywierają tą presję na kolarzach, to myślę, że na pierwszy wielki tour może być trochę za ciężki, no właśnie o to chodzi, nie fizycznie, a psychicznie. Ale mam nadzieję, że na pewno uda się wystartować wielki tour w następnym roku, więc... Co, ja ci powiem, Michał tak pokazał na mnie a propos tych dziennikarzy. Dziennikarze na Tour de France mają dokładnie taki sam stres. Słuchaj, tam po prostu wszyscy mają stres. To jest taki wyścig, że tam wszystko musi chodzić jak, wiesz, jak w zegarku. Tam wszystko jest na jakąś porę. Tam ja no, przejechałem ten wyścig jakby w ekipie Eurosportu i muszę powiedzieć, że też stres jest ogromny. Na Giro czy na Vuelcie już w ogóle tego nie ma. Znaczy, może troszeczkę na Giro, to troszeczkę tylko. No natomiast tak, no... na Tourze jest presja na wszystkich. No tak, no do tego wyścigu przygotowania zaczynają się już od 1 stycznia tak naprawdę, choć nawet można powiedzieć, że od października tego roku już składy są ustalane, zawodnicy, plany treningowe, zgrupowania, wszystko jest przygotowane pod ten jeden wyścig. No a czasami tak bywa, że no niestety coś nie wyjdzie, coś nie uda, jedna kraksa i jest po wyścigu. No właśnie, oby ten Primoż miał szczęście wreszcie, bo to też jest facet, który ma sporego jednak pecha. No tak, no oby tak było, na pewno jeśli się nie uda wystartować, to będę kibicował z domu lub z innego wyścigu. Ja tak mówię dlatego, że jakby z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia każdego kibica, no chce się, żeby tych kolarzy było więcej walczących o zwycięstwo w takim Tour de France, żeby to nie była ciągle tylko walka dwóch zawodników, ale żeby doszedł trzeci, żeby doszedł czwarty, no bo wiadomo, że wtedy te emocje są zupełnie inne. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do naszych gości? Tak. Jest, tak? Tak, ja mam pytanie do każdego z was po kolei, zadam je od razu. Do Karoliny, jak wyglądają obecnie twoje relacje z twoim pierwszym trenerem? Michał, 2012 rok, wicelider chyba na Giro d'Italia. I czy po tym etapie był telefon do twojego pierwszego trenera Józka Dąbrowskiego? I Filip, czy pamiętasz swój start w Grudziądzu i jak wspominasz ten wyścig, Puchar Prezydenta Grudziądza? Tak więc ja kontakt z moim pierwszym trenerem mam cały czas. Dzwonimy do siebie od czasu do czasu, rozmawiamy. Nawet w tym tygodniu byliśmy na kawie, podyskutować trochę dłużej. Opowiadał mi właśnie o nowym projekcie, który będzie budował tutaj w Bydgoszczy, czyli o nowym UKS-ie. Także no, nasze relacje cały czas są, często rozmawiamy. Ja się pytam trenera o rady, trener się pyta mnie. Także myślę, że to jest taka fajna przyjaźń na lata. No, faktycznie to Giro Italia i ten etap, może tak z perspektywy czasu, jak sobie teraz czuję tą wagę tego, że można było założyć wtedy koszulkę lidera i tam, nie wiem, zabrakło jakiejś sekundy, chyba wystarczyło wygrać w tej swojej grupce, zdobyć bonifikatę i założyć różową koszulkę lidera Giro Italia i to by wiele w życiu by nie zmieniło pod takim, wciąż bym był tym samym człowiekiem, ale no, tego już by mi nikt nie zabrał, także to był taki naprawdę jeden z wyjątkowych dni, mimo tego, że zabrakło niewiele, to wciąż mam satysfakcję, że były takie lata, kiedy naprawdę tam potrafiłem się, brzydko mówiąc, kopać z najlepszymi. A z trenerem Józkiem Dąbrowskim z Nieszawki mam kontakt, cały czas tam
dzwoni do mnie, umawiamy się, ma mi przywieźć miód, ale jakby ostatnimi czasy miał trochę problemy zdrowotne, także jakby tutaj nie zapominam, tak jak o moim pierwszym trenerze z UKS-u, bo tu Karolina wspomina, że jednak, że wciąż ma ten kontakt. Ja tak samo mam praktycznie codziennie, widzę się z trenerami, przez których przechodziłem w Toruniu, czyli którzy trenowali mnie w ówczesnym Pacyfiku Toruń, a teraz są w Kopernikusie i tak samo w Pacyfiku Toruń, więc myślę, że to jest też ważne, żeby z jednej strony nie zapominać o nich, a z drugiej strony pomagać w tym momencie i jeszcze jakby przekazywać takie pewne niuanse gdzieś tam z World Touru, żeby też jakby oni mogli się wciąż rozwijać. No a co do wyścigu w Grudziądzu, no oczywiście, że pamiętam. Jeśli chodzi o ten wyścig, no to mój pierwszy rok juniora. Pamiętam jak dziś. Wygrałem etap, skończyłem na podium w klasyfikacji generalnej. Tak samo w drugim roku juniora wygrałem etap, wygrałem cały wyścig. No na pewno wyścig, który dużo wnosi w kategorii juniora. Na pewno UCI, klasa UCI, na którą dużo ekip też patrzy, jeśli przechodzi się do młodzieżowca. Na pewno pozwala tym kolarzom, którzy kiedyś startowali i startują w tym wyścigu, wygrywają ten wyścig, czy walczą o jak najwyższe lokaty, o wejście do tej najwyższej ligi, czyli do World Touru. Więc no, na pewno pamiętam i na pewno zapamiętam go na długo, bardzo pozytywnie. Czyli ten kontakt jest, jak widać, z tymi pierwszymi trenerami, to się, tego się nie zapomina, to się nie... Tego się nie odkłada. Zresztą często tak jest, że my też zaczynając jakieś rozmowy z kolarzami, czy tak jak włoscy dziennikarze zawsze pytają o pierwszy rower, tak też się pytają o pierwszego trenera, o pierwszy klub, bo to ma swoje znaczenie. Swoją drogą, od kogo dostaliście pierwszy rower, Filip? Pierwszy rower dostałem od dziadka. Michał? Jest taki tytuł, który się w internecie zawsze przewija. Wygrał rower na rowerze matki. I to był mój pierwszy rower i pierwszy wygrany wyścig. Ale to właśnie trener Józek Dąbrowski tą pierwszą kolażówkę mi wręczył. Ale ja mówię w ogóle pierwszy rower. No to tak, to rodzice zdecydowanie. Rodzice. Też są jakieś zdjęcia archiwalne i pamiętam, że uwielbiałem te kółka wokół domu i tam biłem rekordy. A ty, Karolina, pamiętasz swój pierwszy rower? Albo od kogo dostałaś? Pamiętam, ale byłam wtedy naprawdę bardzo mała, bo to był taki rower na trzech kółkach. Ja miałam 3-4 lata, więc musiałabym zapytać rodziców. Nie wiem, czy to był od rodziców, czy od dziadków. Naprawdę nie mam pojęcia. Tak, bo to rzeczywiście, to mi się tak zawsze kojarzy. Właśnie jak La Gazzetta dello Sport, wywiad, to pierwsze pytanie jest to pierwszy rower i zwykle to jest dziadek, w związku z czym ja swojemu wnukowi też podarowałem pod choinkę pierwszy rower, bo nie mogłem złamać tej tradycji. Słuchajcie, jeśli nie ma pytań już z publiczności do naszych gości, to myślę, że będziemy przechodzili do... Jest jedno pytanie jeszcze? To chodź może, to ja mam... W sumie chyba najlepiej to pytanie skierować do Michała, no bo mówimy tutaj o tym wielkim turze, tak, o tych największych wyścigach świata, a wspomnieliśmy tutaj właśnie o Filip wspomniał o tym, że jego celem jest Mistrzostwo Polski. No i właśnie jak wygląda to zaplecze w trakcie Mistrzostw Polski? Czy ile osób jest w waszym sztabie? Jak to wygląda ten rozdział? Tak? No bo normalnie na wielkim turze jest cała wielka ekipa, która z wami jest. A jak to jest na Mistrzostwach Polski, kiedy jesteś no, jednym z kilku zawodników swojego teamu tam? No Mistrzostwa Polski, głównie ta organizacja spada na zawodnika, tak? Ja jak się ścigałem, to starałem się zawsze startowałem z Michałem Kwiatkowskim, jeśli on tam gdzieś nie przygotowywał się do Tour de France i trochę dzieliliśmy się tą rolą. Każdy z nas starał się tutaj zorganizować, żeby to miało namiastkę tego, co mamy na co dzień na tych wyścigach międzynarodowych, więc staraliśmy się mieć kampera, masażystę, mechanika, żeby sprzęt był przygotowany, żebyśmy mieli odpowiednią ilość ludzi, którzy na trasie nam pomogą i tutaj jakby no jest to też ważny aspekt, żeby sobie to zorganizować, bo jednak no tutaj mając jednego czy dwóch zawodników, to nie zawsze ekipa jest w stanie wysłać do każdego kraju jakieś tam wsparcie, ale mówię,
trochę naszej inicjatywy, trochę pomocy ludzi, którzy, tak jak mówimy, no wciąż mamy trenerów, znamy masażystów i oni, z nimi mamy kontakt codziennie, więc oni też na tych Mistrzostwach Polski nam starają się zawsze pomóc. W tym roku byłem, w tym i w zeszłym roku byłem trochę po drugiej stronie, więc jakby no tutaj, żeby pomóc chłopakom, odciążyć ich, no to ja starałem się zorganizować trochę całą tą logistykę i cały ten transfer na Mistrzostwa Polski. No, szkoda, że za rok już tylko Kamil Gradek mi zostanie, ale myślę, że jeszcze tutaj Filipowi też mogę zadeklarować, że pomożemy, jak będzie trzeba i po starej znajomości. To jest fajne, to się często obserwuje na Mistrzostwach Polski, że tutaj przynależność drużynowa nie ma tak dużego znaczenia, to znaczy ci mechanicy, nie wiem, Bory pomagają kolarzowi Bahrajnu czy na odwrót i tutaj nie ma już takich barier. Nie, no oczywiście, mówię, my na co dzień ścigamy się w innych teamach, ale na Mistrzostwa Polski bardzo często się wspomagamy, ktoś przywozi mechanika, ktoś masażystę, ktoś kucharza i staramy się sobie pomagać. Oczywiście ta rywalizacja później na szosie to jest zupełnie inna sprawa i tutaj zawsze taka delikatna koalicja tych kolarzy z zachodu była. Ja byłem zawsze znany z tego, że tą koalicję gdzieś tam próbowałem szukać. Teraz już się w to nie włączam. Myślę, że w tym roku gdzieś tam przeciwstawiliśmy się całemu polskiemu peletonowi i byliśmy naprawdę blisko, ale wracając tak zupełnie serio, to tutaj to, że jesteśmy w innych koszulkach na wyścigach na zachodzie, to nie znaczy, że sobie nie pomagamy na mistrzostwach. I to jest bardzo przyjemny obrazek, jak się na to patrzy na Mistrzostwach Polski, zresztą na wyścigach też, bo też jest często tak, że tutaj niby jest rywalizacja, ale tutaj przy autokarach czy gdzieś to są normalne kontakty, to zupełnie inaczej wygląda. Jeszcze mam jedno pytanie, tak? No to powiedzcie mi w takim razie, jak nie kolarstwo, to co? Gdzie czasami są takie myśli, no co ja bym robił, jakby nie jeździł? No to może nie wiem, robótki ręczne, modelarstwo, ale może coś innego, no to co by to mogło być? Takim moim marzeniem jest mieć swojego campervana, takiego busa przerobionego na vana i myślę, że gdyby nie kolarstwo, to chciałabym otworzyć firmę, która by się tym zajmowała, budowaniem takich vanów. Bo to jest coś, co bardzo mi się podoba. Takie moje marzenie, żeby mieć takiego swojego vana i też podróżować. Jak na razie to z rowerem też. Ale no, myślę, że to jest taki mój pomysł, gdyby nie kolarstwo. Chociaż generalnie, jeżeli myślę, co po karierze, to chyba jednak chciałabym zostać w kolarstwie też. Bo to jest coś, co lubię, co kocham. Znam środowisko i myślę, że po karierze w jakiejś innej roli w kolarstwie dalej chciałabym być. No, ty na koniec. No ja tak szczerze to nigdy się nie zastanawiałem, bo tak naprawdę no postawiłem wszystko na kolarstwo. Już od gimnazjum po liceum kolarskie. Później po liceum, studia tak jakby kolarskie, można powiedzieć. Cały czas studiuję tak samo, no ale tak naprawdę no, nigdy o tym nie myślałem aż tak do końca. Chciałem być związanym ze sportem na pewno, czy nawet uczyć właśnie w szkole, czy jako trener personalny na siłowni. Zawsze ten sport był mi bliski, choć ja byłem w tym pierwszym w rodzinie, który zaczynał coś ze sportem, to zawsze jakoś ciągnęło mnie do tego sportu w szkole podstawowej czy w gimnazjum właśnie, więc na pewno coś ze sportem związane. No a Michał już podjął decyzję, więc chyba... Nie no, ja tak odłożyłem ten mikrofon, bo tak naprawdę już teraz nie muszę się drapać po głowie, co bym robił gdyby, ale jakby to, jak skończyłem się ścigać, to pokazuje, że cały czas miałem tą chęć robienia czegoś innego i to też jakby ta decyzja o tym, że kończę, była podyktowana tym, że miałem jakieś tam inne rzeczy w głowie i w Toruniu jakby rozwijam biznes jeden, drugi, jakieś projekty nowe i to w tym momencie chciałem czegoś spróbować, po prostu czegoś innego, ale myślę, że ta przedsiębiorczość gdzieś tam zawsze we mnie była i jakby tutaj zawsze chciałem się sprawdzić, a teraz jeszcze siedząc tak myśląc na ten temat, to
wielu ludzi zawsze mnie wyśmiewa, jak o tym mówię, ale zawsze jak jestem na wsi i mam rodzinę, która jest gdzieś tam w rolnictwie pracuje, to jest taka myśl we mnie, że to jest coś, co może kiedyś, ale nie. Tutaj zawsze ktoś, kto na mnie patrzy, to zaczyna się śmiać i kończę temat. Ale dlaczego? Są tacy, którzy się w tym dobrze czują, no. Słuchajcie, dziękuję w takim razie bardzo naszym gościom. Karolina Komięga. UAE Team ADQ. Tak? Dobrze powiedziałem. Michał Gołaś. Bahrain Victorious i Filip Maciejuk. Na koszuli jeszcze Bahrain Victorious, ale już Bora Hansgrohe. Bardzo dziękuję. A my zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do kolejnego punktu. Ja pozwolę sobie wspomóc się notatkami, bo no nie wszystkich gości obecnych dziś znam. Chciałbym teraz zaprosić na scenę cztery osoby, tak? Bo mam jeszcze dodatkowego gościa. Pan doktor Remigiusz Koc. Psycholog społeczny, wykładowca. I to jeszcze zaraz sobie będziemy o tym mówić. Grzegorz Grześkiewicz jest tutaj cały czas. Lokalna grupa działania. Bardzo mi się ta nazwa podoba. To, i rzeczywiście działają, jak widać. To też o tym zaraz sobie porozmawiamy. Tomasz Dobrowolski, pełnomocnik prezydenta miasta Bydgoszczy do spraw projektu marki Aktywne Miasta. I będziemy mieli jeszcze... I czwarta osoba, pan Marcin Drogorób, Urząd Marszałkowski, Wydział Sportu. Panie Macinie, to moja może od pana zacznę. W takim razie Wydział Sportu, jesteśmy tu w związku ze sportem. Turystyki. Tak, ale no o turystyce też będzie dzisiaj trochę, ale na razie jeszcze przy tym sporcie pozostańmy. Słyszał pan rozmowę z Karoliną, która mówiła o tym, że warto byłoby coś ruszyć w tym sporcie młodzieżowym. Jak to wygląda z pana punktu widzenia? No właśnie, ja się cieszę, że ma powstać nowy UKS, bo od 2014 roku Urząd Marszałkowski realizuje wspólnie z Ministerstwem Sportu Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa. U nas to się nazywa Kujawsko-Pomorskie Szkółki Kolarskie. Mamy 35 szkółek i tylko jedna szkółka, słuchajcie, tutaj Norbert Łysiak ratuje honor Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Brawo. No Bydgoszcz, gdzie jesteście? Zapraszam zgłosić szkółkę do naszego projektu. Czekamy. Czyli drzwi są otwarte, drzwi, tak? Drzwi są otwarte, kasa czeka. Sprzęt, wszystko. Tylko trzeba animatora chętnego, który ma czynne 24 na dobę, prawda, Karolina? No, bo do kolarstwa to tylko takich ludzi trzeba. Natomiast no, wspieramy sport na wielu płaszczyznach. Stypendia sportowe. Kolarze są w grupie największych beneficjentów stypendiów. Płacimy też granty na szkolenie. Tutaj Kopernikus, Stal Grudziądz, Pacific Toruń. To też są nasi jedni z największych beneficjentów, ale przede wszystkim od tego roku mamy projekt Kujawy Pomorze Team. Wybraliśmy cztery dyscypliny priorytetowe dla rozwoju województwa. Jest wśród nich kolarstwo, no z przyczyn oczywistych. Nie trzeba tłumaczyć tych wszystkich sukcesów. I w tym roku przeznaczyliśmy na ten projekt 2 miliony złotych, z czego 500 tysięcy trafiło właśnie do kolarstwa. Między innymi po to, żeby zatrzymać odpływ młodzieżowców do grup w Polsce, właśnie na bazie Kopernikusa, Stali Grudziądz, stworzyć zespół do lat 23. Wzorowaliśmy się trochę na Mazowszu Serce Polski. Wiem, że podobny projekt powstał w województwie lubelskim. No krótko mówiąc, chcemy, żeby ci najlepsi juniorzy zostawali u nas. Ewentualnie jak już mają gdzieś wyjeżdżać, to niech wyjeżdżają właśnie do grup typu development, o czym wspominał Michał Gołaś i tutaj dziękuję mu za to, że pilnuje naszych interesów, wykorzystuje swoją pozycję i Michał, wielkie dzięki za to. Tak, no jak wiadomo, to jest jedyna droga. Znaczy ja obserwuję
z przyjemnością coraz więcej takich inicjatyw. Byłem też ostatnio w Zielonej Górze, gdzie po z kolei powstała reprezentacja województwa juniorska, gdzie jest lubuskie po prostu i najlepsi juniorzy z całego województwa mają stroje, mają sprzęt, mają pieniądze na to, żeby jeździć na wyścigi. A ta grupa U23, no to jest taka to jest najtrudniejszy moment. Tak, to jest newralgiczny punkt, tak. Albo, jak Karolina mówiła, albo, no. Tak. Albo jedziemy dalej w silnym teamie i mamy jakąś wizję rozwoju, albo no po prostu rozliczamy się z magazynierem ze sprzętu. No tak, bo z czegoś trzeba żyć. To jest ten moment, kiedy można jeszcze albo pomyśleć o nauce, albo o założeniu rodziny i tak dalej, czy o początku pracy. No albo trzeba temu sportowi wszystko poświęcić, jak powiedział Filip, tylko kolarstwo i temu wszystko poświęcone. Ale jeśli wątek nauki, to Michał jest najlepszym przykładem łączenia nauki, studiów, skończył UKW, wychowanie fizyczne, fizjologię sportu u doktora Hensego, zgłębiał na przykładzie swojego organizmu, no po prostu chciał poznać te mechanizmy, jak to funkcjonuje. Rozwijał się świetnie, już w trakcie kariery założył biznes i to jest wzór do naśladowania dla wszystkich dyscyplin, tak? Tak sportowcy powinni postępować i często posiłkujemy się przykładem właśnie Michała Gołasia, naszego byłego stypendysty, który, powiem tak, nie poszedł do SMS-u Toruń, tylko skończył wówczas prestiżowe piąte liceum, zdał maturę z matmy na szóstkę, tak? Nauczył się angielskiego, spędził 4 lata w Pacyfiku, gdzie pół roku we Włoszech się ścigał. Język włoski perfekt i sam sobie wynegocjował kontrakt pierwszy zawodowy. I tą drogą powinni iść wszyscy młodzi adepci. Polecam to. We Włoszech to się chyba Nordea nazywało, nie? Tam się pierwszy raz na wyścigu spotkaliśmy, pamiętam. Tak, tak. Tak, to rzeczywiście jest dobry przykład. Ja się absolutnie zgadzam, ale też cieszę się z tego, co mówi pan o tych kolarzach do lat 23, bo to jest naprawdę ta grupa, o którą warto zadbać. Jeśli chcemy mieć kolarzy, no to tutaj nie może być takiej sytuacji, że oni po prostu no albo muszą wyjeżdżać rzeczywiście. No to jest tak jak było kiedyś, że to była jedyna droga tak naprawdę rozwoju i dziś zrobiło się podobnie. Pan Grzegorz... Grzegorz. Ty jesteś gospodarzem tej uroczystości, dlatego przechodzę do ciebie w tej chwili. Powiedz, czym jest lokalna grupa działania, skąd pomysł tego spotkania, jak to wygląda? Teraz słychać. Ta nasza instytucja działa już właściwie dużo lat, 7-8 mniej więcej. Natomiast dotychczas zajmowaliśmy się innymi osobami, niż będziemy zajmowali się w przyszłości. Dotychczas mogliśmy wspierać tylko osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, są osoby starsze, osoby, które doświadczają różnego rodzaju problemów, najróżniejszych. Natomiast od przyszłego roku będziemy mogli wspierać całe społeczeństwo, wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. I naszym celem jest podnoszenie aktywności mieszkańców, szeroko rozumianej aktywności. I tak sobie pomyśleliśmy, że takim nowym otwarciem właśnie mogłaby być taka impreza jak dzisiaj. Ja osobiście akurat jeżdżę też na rowerze, amatorsko bardzo, ale jeżdżę, staram się mocno. I pomyśleliśmy o tym, że tą aktywność można pobudzać w bardzo różny sposób. Poprzez sport, poprzez sztukę, poprzez kulturę. Są różni ludzie, różni ludzie różnymi rzeczami się interesują. Natomiast sport to jest też taki element, o który warto zadbać. Akurat mam tutaj dużo znajomych na sali, ludzi bardzo fajnych, którzy sportem się interesują, jeżdżą na rowerze, to jest taki trochę styl życia. I myślę, że warto do tego zachęcać, warto namawiać ludzi do tego, żeby wychodzili z domu, coś ze sobą robili. Często takim punktem wyjścia w ogóle do tej dzisiejszej inicjatywy jest tutaj projekt, który robimy razem z Fundacją Źródło, z panem Rafałem Falkowskim. Zachęcaliśmy ludzi do tego, ludzi młodych, no młodych, w wieku 30-60 powiedzmy lat, czyli takich ludzi, którzy są aktywni zawodowo, do tego, żeby poza pracą zaczęli robić coś jeszcze. Bo dużo osób pracuje, poświęca na to bardzo dużo czasu, zajmuje się domem, ale zapomina też o tym, że warto pożyć, warto porobić coś dla siebie. No i tutaj od 2-3 miesięcy realizujemy taki projekt, w ramach którego namawiamy ludzi do tego, żeby poszli na siłownię, żeby popływali,
Na czym polega ten, na czym polega to namawianie? To znaczy, w jaki sposób namawiacie ludzi? Organizujemy to i za to płacimy. I to działa. I faktycznie zorganizowaliśmy szereg, tutaj też na sali jest Kuba Rymer, zorganizowaliśmy kilka zajęć z indoor cyclingu, zorganizowaliśmy zajęcia z rozciągania, zorganizowaliśmy zajęcia różne inne, spotkaliśmy się z psychologiem i faktycznie spowodowało to, że widać, że ludzie, którzy może na co dzień wcale o tym sporcie nie myśleli, jednak zaczynają to robić i ja widzę po twarzach, że im się to podoba. No mam wrażenie, że to rowerowe środowisko jest rzeczywiście tutaj duże, bo ja wiem, że ty mówisz o różnych dyscyplinach, no ale jednak ten rower nas tutaj gdzieś dzisiaj przeciągnął, kolarstwo i mam wrażenie, że ten, tu jeszcze będziemy zresztą rozmawiali i z Andrzejem Specjałem i z innymi, ale mam wrażenie, że no, sporo jest ludzi jeżdżących na rowerach. Ja pewnie do końca nie jestem obiektywny, bo akurat... Znaczy, moje kolarstwo zaczęło się od tego, że złapałem kontuzję, nie mogłem dalej grać w piłkę, grałem sobie w piłkę wcześniej, więc wymyśliłem sobie inny sport i akurat to kolarstwo tyle mi się spodobało, że spotkałem fajnych ludzi. Nie wiem, czy to jest tak zawsze i wszędzie, ale w Bydgoszczy akurat na rowerach jeżdżą fajni ludzie. Na rowerach jeżdżą fajni ludzie. Fajni ludzie jeżdżą na rowerach. Więc tu się pojawiły nowe znajomości, nowi koledzy, nowe nawet można powiedzieć przyjaźnie, więc to jest coś absolutnie... fajnego. Ja mogę polecać każdemu, bo można więcej jeść dzięki temu. Można się poruszać, można pojechać w fajne miejsca, zobaczyć fajny kawałek świata i też świat z roweru odbiera się inaczej. Pewnie to nasze jeżdżenie jest zupełnie inne niż to, co wy robicie. Chociaż jak czasem patrzę na ilość godzin, którą poświęcamy na treningi rowerowe, to też jest dużo. Natomiast no myślę, że to jest coś, co może i też jest dobre o tyle, że tak jak grałem sobie w piłkę, to trzeba było zawsze się dogadać. Trzeba było mieć kilkunastu kolegów, którzy w tym samym czasie, o tej samej porze będą chcieli przyjść i pograć. Też fajne, bo sport drużynowy, a na rowerze można pojeździć samemu, można pojeździć w grupie. Więc jak mam ochotę, wychodzę, jadę, jestem wolny, robię to, co chcę. Jeszcze jakby nas kierowcy lubili, to już w ogóle byłoby super. A no właśnie, to jest też problem, o którym myślę warto powiedzieć parę zdań. Panie Tomaszu, ta akcja aktywne miasta, rowerowa stolica Polski, czy to jest akcja, która przyczynia się do tego, że na ulicach robi się bezpieczniej dla rowerzystów? Dzień dobry, na pewno jest większa świadomość, bo nie ukrywajmy, że większość z nas, która jeździ na rowerze, jest też kierowcą tego samochodu i odwrotnie. Więc wydaje mi się, że ta świadomość jest coraz większa. Niestety przykład wczoraj bodajże obiegł też media, gdzie niestety kierowca jednego z autobusów po prostu zahaczył kolarza na drodze i była bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie mi to oceniać, kto jest winny, każdy może sam zobaczyć ten film, ale wydaje mi się, że ta świadomość jest coraz większa, jednakże nie jest jeszcze na tyle duża, aby czuć się też w pełni bezpiecznie na drogach. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że szary kierowca, znaczy kierowca po prostu, który nie jeździ na rowerze albo czy na zwykłym rowerze miejskim, czy szoszówce, nie do końca też wie, dlaczego ten kolarz jedzie po drodze, a nie obok po drodze dla rowerów. I to o to są chyba też największe pretensje i tworzące się problemy, więc tutaj ta edukacja na pewno jest jeszcze, no, wymaga dużego zaangażowania nas wszystkich, nas jako samorządów, ale również tych osób, które są rozpoznawalne w mediach społecznościowych, bo oni również mają gigantyczne zasięgi, mają wpływ na swoich odbiorców. Ja kiedyś widziałem filmik, to była taka akcja w Kolumbii, gdzie kierowcy autobusów byli ustawieni na takim rowerze przytwierdzonym do ziemi i autobusy koło nich przejeżdżały, tak coraz bliżej, żeby oni dokładnie wiedzieli, jak odczuwa ta osoba jadąca na rowerze. Być może jest to drastyczne, ale na pewno skuteczne, bo nie ukrywajmy, że kolarz w spotkaniu z autobusem czy nawet z samochodem osobowym ma bardzo marne szanse. Nawet jeżeli jemu się nic nie stanie, to na pewno ucierpi też rower i na pewno będzie pobijany. Oby to tylko na tym się zawsze kończyło. No prawda. A na czym polegają aktywne miasta? Na czym polega to, że gdzieś widziałem nazwę Bydgoszcz rowerową stolicą Polski? O co chodzi? Czy projekt Aktywne Miasta jest to nasz lokalny projekt wymyślony właśnie przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Ten projekt trwa już tak naprawdę od 5 lat, od pierwszej edycji, gdy wymyśliliśmy też akcję Rowerowa Stolica Polski, do której zaprosiliśmy w pierwszej kolejności tylko i wyłącznie miasta prezydenckie. Było to podyktowane tylko i wyłącznie aspektami technicznymi i aplikacją pod nazwą właśnie Aktywne Miasta, do tego, abyśmy odpowiednią ilość uczestników, która przystępuje do naszego projektu, mogli w sposób
no tak naprawdę na wysokim poziomie utrzymać serwery, aby to wszystko działało, bo do tego projektu jest niezbędna aplikacja też właśnie pod hasłem Aktywne Miasta. Nasze wydarzenie z roku na rok się powiększa. Zaczynaliśmy 5 lat temu od 24 miast prezydenckich. W zeszłym roku do naszej zabawy zaprosiliśmy również gminy i ten licznik w tym roku stanął na 152 samorządach i ponad 62 tysiącach uczestników, którzy przystąpili do naszej zabawy. I widzimy, że mimo wszystko takie wydarzenie o charakterze, nazwijmy to wirtualnym, tak, przy użyciu aplikacji, a nie stacjonarnych wydarzeń sportowych, ma też ogromne znaczenie w tych mniejszych samorządach, bo dzięki temu mogą aktywizować się bezpośrednio ze swoimi mieszkańcami. Do zabawy tak naprawdę wystarczy zgłoszenie, wystarczy pobrać aplikację i tworzyć oddolnie tą zabawę w tych naszych małych ojczyznach, czy to w małych miastach, czy w małych gminach, czy w większych miastach. To absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Cieszymy się, że do naszej akcji bez żadnych zobowiązań finansowych dołączają się właśnie między innymi różnego rodzaju sportowcy, czy osoby nazywane celebrytami, czy to Edyta Litwiniuk, czy Bartosz Zmarzlik, tak, mistrz świata na żużlu, czy Malwina Koproń, wielu, wielu innych piłkarzy czy koszykarzy w tych ośrodkach, które biorą udział w naszej imprezie, namawiają przede wszystkim dzieciaków do tego, aby odłożyli telefony, odłożyli tablety i ruszyli się, bo z tym mamy gigantyczny problem, więc wykorzystując zasięgi właśnie tych naszych partnerów, też staramy się przede wszystkim uczulać ich, aby zwrócili uwagę na edukację i żeby troszeczkę odciągnęli tę naszą młodzież od świata wirtualnego, bo z tym jest gigantyczny problem. No ja muszę powiedzieć, że w paru miejscach Polski spotkałem się z takim bardzo ambicjonalnym podejściem do tego projektu, że są miasta, które naprawdę tutaj walczą. Cisną, walczą. Tak naprawdę nasza impreza trwa, to główne wydarzenie trwa od 1 do 30 czerwca. I wielu z nas, tak jak tutaj siedzi na sali, widzę razem z nami, organizatorami tego wydarzenia, zaczyna już minutę po północy 1 czerwca i kręcą tyle, ile fabryka dała. Rekordziści w ciągu miesiąca potrafią pokonać kilka tysięcy kilometrów. W tym roku nasz rekordzista wykręcił bodajże 8 tysięcy kilometrów, ale dobrze tobie znany Krzysztof Fechner ma bardzo ambitny plan, aby ten wynik pobić w przyszłym roku. Na pewno będzie walczył o rekord Polski, a być może powalczymy też wspólnie o rekord Guinnessa, ale to też jeszcze jest projekt, który się dopiero tworzy, ale też już o tym Krzysztof sam mówił, więc myślę, że też mogę Państwu o tym powiedzieć, że razem z Krzysztofem, miasto Bydgoszcz, Zieloną Górą i innymi samorządami będzie robiło wszystko, aby w ciągu tych 30 dni czerwca Krzysztof razem ze swoją drużyną pokonał przynajmniej 10 tysięcy kilometrów na rowerze, odwiedzając te wszystkie ośrodki albo większość ośrodków samorządów, które przystąpią do tego projektu, aby promować zdrowy tryb życia i pokazać, że można. Bo przypomnijmy, Krzysztof nie jest zawodowym kolarzem. Jest kierowcą autobusu, kierowcą MZK. Ma swoje życie, a mimo to w tym roku ukończył między innymi jako trzeci Polak w historii Race Across America. W przyszłym roku chce przejechać Indię. Dokładnie, w listopadzie przyszłego roku pcha się do Indii. My na pewno ten projekt jako Aktywne Miasta też będziemy wspierać, więc widać, że odrobina, no zaparcie, siła woli pokazuje do tego, że można i faktycznie jest wiele osób, które nie dowierza, że w ciągu miesiąca można tyle kilometrów wykręcić, ale też nie ma co ukrywać, że osoby, które zajmują czołowe miejsca na podium w naszym rankingu, to też są osoby, które nie są już aktywne zawodowo. My jako administratorzy aplikacji systemu też widzimy, jak te treningi wyglądają, kto kiedy zaczynał, jakimi trasami jeździł. I tak naprawdę pierwsze włączenie aplikacji w sezonie, tym naszym takim największym, powiedzmy czerwcowym, gdy trwa rywalizacja, to już są pierwsze treningi o godzinie 4 rano. One trwają po 4-5 godzin, godzina przerwy, 4-5 godzin, krótka przerwa i na dobranoc znowu tam ze 100-120 km. Więc mamy osoby, które przygotowują się do tej imprezy tak naprawdę przez cały rok. I rozmawiając, czy to z panem właśnie Kazimierzem, czy wcześniej z panem Waldemarem Dubickim z Nowej Soli, oni doskonale zaprogramowali i doskonale też wiedzieli, jak ich życie w czerwcu będzie wyglądało. Oni są gośćmi, oni tam tylko jedzą i śpią, nic więcej. Ale to też jest nie tylko wyrzeczenie tego uczestnika, ale również całej rodziny, bo jednak mąż czy ten ojciec pojawia się tylko i wyłącznie sporadycznie jako gość. Więc my też do tego nie zachęcamy, my bardziej stawiamy na pobudzenie do aktywności tych najmłodszych i tych najstarszych, choć uważam, że z seniorami powyżej 65 roku życia, bo taką mamy kategorię wiekową w naszej zabawie, nie ma co zachęcać. To jest chyba druga najbardziej aktywna grupa wiekowa po tej 35-44. Największy problem z młodzieżą, więc tutaj też będziemy bardzo mocno naciskać na ten aspekt edukacji i zaangażowania się w szkołach, w MDK-ach, w UKS-ach, aby oni również włączyli się do tej zabawy i jak największą ilość tej młodzieży nakręcała do zabawy.
Ale podoba mi się to, że okazuje się, że poza tą ambicjonalną walką o kolejnych miast robicie też pewne rzeczy razem, że jakby próbujecie współdziałać. Tak, od początku wymyślając tą imprezę, oczywiście ktoś musiał to wymyśleć, ale podpisując umowę o współpracy z tymi miastami, tak naprawdę to oni również tworzą ten projekt, bo bez nich byśmy tego nie zrobili, więc wszystkim miastom, gminom, naszym partnerom biznesowym, no bardzo za to dziękuję, bo to dzięki nim ta impreza się rozwija. W tym roku kończą się wszystkie nasze umowy o współpracy i jesteśmy właśnie na etapie wysyłania kolejnych zaproszeń do tych samorządów, które jeszcze nie brały udziału w naszej imprezie. I już chociażby dzisiaj dostałem dwa kolejne maile od gmin, które nigdy nie brały udziału w naszej imprezie, a już chcą do nas przystąpić, bo wiedzą, że jakim fajnym echem się to odbija, jak bardzo można zaangażować lokalne środowisko i mimo wszystko, patrząc przez pryzmat samorządu, niewielkim kosztem, tworzymy wachlarz imprez sportowych dla naszych mieszkańców, co jest podstawowym zadaniem gminy, tak? No już mówiąc tutaj stricte administracyjnie, więc tak, no wydaje nam się, że dzięki nim ta impreza się rozwija i oni są bardzo mocni żyćki z tym projektem, bo nie ma też co ukrywać, że w czerwcu jest organizowane mnóstwo ileś wydarzeń sportowych, które towarzyszą rowerowej stolicy Polski. Są organizowane kursy na kartę rowerową, które teraz są obowiązkowe. Są organizowane rajdy rowerowe, różnego rodzaju szkolenia z policją, z wordami, więc widzimy, że jakby pomysł złapał, a jeszcze oddolnie, jak w danym mieście czy gminie jest osoba koordynująca te działania razem z nami, to naprawdę jest to ogromny efekt promocyjny, a przede wszystkim też, znowu nawiązując do tego, edukacyjny dla tych, którzy faktycznie no, przyczyniają się dalej do tego, do rozwoju tej imprezy. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki w takim razie za rozwój projektu. Panie Remigiuszu, ja ostatnio czytam sobie autobiografię Jana Ulricha i przeczytałem zdanie, które mnie zmroziło. To Rudy Pevenage powiedział kiedyś, że jeżeli kolarz potrzebuje psychologa, to wolna droga, może iść, ale ja nie potrzebuję kolarzy, którzy potrzebują psychologa. I mam wrażenie, że to jest myślenie, które ciągle jest bardzo mocne. Znaczy teraz ja jako psycholog powinienem powiedzieć, że to jest absolutnie nieprawda i że tak nie jest. Świadomość, jeśli chodzi o korzystanie z psychologów, ona się zmienia bardzo, bardzo intensywnie w ostatnich latach. Myślę, że takim punktem przełomowym, jeśli chodzi o nasze polskie podwórko, to był Adam Małysz swojego czasu, który rozpoczął tą całą kulturę pracy z psychologiem, ale równie dobrze pamiętam późniejsze spotkania z niektórymi żużlowcami, chociażby z Protasiewiczem, który mówił, że on nie korzystał, a jak korzystał, to zawsze jechał gorzej. Więc ja odpowiem takim słynnym, trochę psychologicznym zdaniem. To zależy. To zależy, czy ktoś tego potrzebuje. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli mówimy o takim poziomie zawodowstwa, o którym mówiliście na samym początku, to wiemy, że tak naprawdę mówimy o sekundach, a te sekundy nie zawsze się biorą z siły mięśni, tylko biorą się z silnej strony mentalnej. Oczywiście wiadomo, że każda praca psychologiczna może być wypaczona. Kiedy czytamy inną autobiografię Agassiego chociażby, Open, który opowiadał o swoich początkach przygody, w cudzysłowie, z tenisem, kiedy był zajeżdżany, przepraszam za określenie, maszyną, która mu wyrzucała piłki, to tam wyraźnie zabrakło kogoś, kto by psychologicznie mu pomógł. Ale mam wrażenie, że kiedy wchodzimy na ten poziom profesjonalny, to psycholog jest w stanie pomóc, o ile rzeczywiście wytworzy się coś, co jest pozytywnego pomiędzy nim a zawodnikiem. Możemy pójść drogą tenisową dalej i spojrzeć i zastanowić się, czy Iga Świątek byłaby tam, gdzie jest, gdyby nie współpraca z psychologiem. Tak moglibyśmy wymieniać wiele przykładów. Ja absolutnie nie znam odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście jest kwestia, tak jak pan mówi, tej pewnej chemii, tego pewnego trafienia, bo ja pamiętam, że Daria Abramowicz pracowała przecież też w Polskim Związku Kolarskim jakiś czas. No i tutaj jakichś takich efektów nie było. Natomiast jak zaczęła pracować z Igą Świątek, no to się zrobiła zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że każda dyscyplina rządzi się swoimi prawami. Trudno mi się wypowiadać dokładnie o tym, jak to wygląda w waszej dyscyplinie profesjonalnej w kolarstwie, gdzie czy to jest tak istotne, żeby odpowiednio przygotować się przed, czy to jest tak istotne, żeby utrzymać wytrwałość w trakcie wyścigu. Każdy z tych elementów jest istotny i każdy zawodnik czegoś innego potrzebuje. Poza tym, tak trochę przecząc sobie temu, co powiedziałem wcześniej, to jest też tak, że czasami praca psychologa z zawodnikiem polega nie na tym, żeby podnieść jego motywację, tylko żeby ją obniżyć.
bo on jest przemotywowany i on się spala na starcie, on wjeżdża nie tam, gdzie powinien. I mam wrażenie, że dużo zależy od dojrzałości psychologa. Nie sądzę, że jest on stroną decydującą. Nie dajmy się zwariować. Wiem, że podcinam teraz gałąź, na której siedzę jako reprezentant tej profesji, ale zawsze oczywiście ostateczny wynik zależy od kolarza, ale jemu psycholog może w jakiś sposób pomóc, jeżeli rzeczywiście będzie wiedział, czego szuka, jaką ma świadomość. Każdy sportowiec zawodowy, ale również amator, również różni się pod względem samoświadomości psychologicznej. I ci, którzy mają tą samoświadomość wyższą, pewnie łatwiej będą współpracować z psychologiem. Będą wiedzieli, czego potrzebują. Czy to jest kwestia koncentracji, wytrwałości itd., itd. Ci z mniejszą samoświadomością pewnie tego nie będą aż tak potrzebowali. Jak to u was wygląda, Karolina? Wasza grupa współpracuje z jakimś psychologiem sportowym? Nie? Filip? Bahrain też nie? To się zmienia. No to się zmienia, ale to jest właśnie proces, bo to jest to, o czym mówiłem na początku, że to zdanie mnie zmroziło, a wiem, że do dzisiaj nawet nie tyle zawodnicy, ile wielu trenerów w ten sposób się wypowiada. A jak to przenieść na amatorstwo w takim razie? To znaczy, w czym tutaj, jak można współpracować z tymi, którzy amatorsko uprawiają sport? Ja mam wrażenie, że amatorzy czerpią ze sportu to, co chcą dla siebie w największym stopniu wyjąć. I dla części z nas to będzie kwestia wyczyszczenia głowy, to znaczy gdzieś tam oczyszczenia sobie swojego stresu codziennego. Dla kogoś innego to będzie ćwiczenie pewnego uporu w realizacji celów. Dla kogoś jeszcze innego to będzie kwestia rutyny, w którą wchodzimy. Spojrzałem na Andrzeja. Ja z Andrzejem miałem przyjemność spotkać się ileś lat temu, nie pamiętam ile, na korcie tenisowym. I to były czasy, kiedy ja uważałem, że tenis jest najlepszym sportem, najtrudniejszym sportem mentalnie. A kiedy słyszałem od Grzegorza o kolarstwie, to myślałem sobie, co w tym jest dziwnego, no po prostu trzeba wsiąść i pedałować. Kiedy troszeczkę poznałem na poziomie oczywiście bardzo, bardzo amatorskim jeżdżenie na rowerze, uświadomiłem sobie, że to jest znowu inny rodzaj wyzwań, także na poziomie amatorskim. Inny rodzaj oczekiwań, który musimy w sobie wytworzyć. Inny rodzaj odporności. Więc dużo, dużo zależy od tego, czego szukamy, czego poszukujemy od danej dyscypliny i co możemy z niej wziąć dla siebie. I znowu, czy to będzie kolarstwo romantyczne, rekreacyjne, czy to będzie bardziej oparte na rywalizacji, to już jest kwestia znowu indywidualna, czyli to zależy. A to jakie są od tej strony psychologicznej wasze działania? Bo rozumiem, że działacie wspólnie. To jakiego rodzaju to są działania? Nie wiem, czy dobrze usłyszałem pytanie. Znaczy generalnie w tych projektach, które my robimy w ramach lokalnej grupy działania, to też taka ważna rzecz w ogóle, bo też ten event jest po to, żeby zachęcić ludzi, którzy tutaj siedzą i są aktywni, do tego, żeby aktywizowali innych. Bo będziemy mieli takie możliwości, będziemy mieli na to środki, zachęcam po prostu do współpracy z nami. A tak to już się składa w tych naszych projektach, że to Remigiusz mówi, że podcina gałąź, na której siedzi, nie podcina, bo właściwie to wsparcie psychologiczne, ono się przejawia właściwie w każdym projekcie, który ja znam. Ja pracuję w projektach społecznych, realizuję je. I oczywiście jeden człowiek potrzebuje mniej, drugi potrzebuje więcej tego wsparcia, ale zazwyczaj jak jednak jakaś sytuacja problemowa się pojawia, to to wsparcie psychologiczne też jest niezbędne. Czasem to będzie jakiś warsztat, czasem to będzie spotkanie indywidualne. Czasem trzeba porozmawiać na temat komunikacji, bo to jest też coś, z czym ludzie mają problemy. A czasem o jakiejś motywacji, bo chociażby dlatego, że nie wiem, wypalamy się zawodowo, jesteśmy wiecznie skazani na sukces, musimy pokazywać, że sobie radzimy, a każdy z nas przecież ma jakieś trudne chwile. Więc ci psychologowie się w naszych projektach pojawiają, muszą się pojawiać i myślę, że jest to niezbędne i to, co jest akurat dobre, bo to też nie dlatego, że się przyjaźnimy z Remigiuszem, ale chyba podejście do psychologii się ogólnie zmienia, znaczy nie traktuje się już tego jako coś wstydliwego, coś takiego, co trzeba skrywać, tylko jeżeli mamy problem, warto z kimś pogadać. Jeżeli nie mamy bliskiej osoby, z którą możemy porozmawiać, porozmawiajmy z profesjonalistą, może nawet lepiej, pewnie nawet łatwiej. Więc to też jest coś, co w tych naszych projektach się pojawia. Zachęcam do tego, żeby z nami współpracować. Tutaj są dane kontaktowe. Można właśnie robić
kluby, była mowa tutaj o tym, że nie ma, nie ma młodzieżowych klubów kolarskich, to w ramach środków, którymi my dysponujemy, właśnie dzieciaki można zachęcać do tego, żeby jeździły na rowerach, grały w piłkę czy w siatkówkę, obojętne, ale tak samo można pracować z osobami dorosłymi, takimi jak my, i też nas można zachęcać do tego, żeby robić coś fajnego, czy to sportowego, czy kulturalnego, czy artystycznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję moim kolejnym gościom. Dziękujemy. Chyba, że jeszcze, chyba, że jakieś pytanie z sali jest. Przepraszam, jest pytanie z sali. Dobrze. Mamy... Dobrze, to ja miałbym pytanie do pana Remigiusza w kontekście właśnie psychologii sportu. Ja chciałem się zapytać, jakby pan próbował przekonać osoby niezdecydowane na psychologa sportowego, takie, które na przykład mają jakieś opory, twierdzą, że psychologia, znaczy inaczej, udanie się do psychologa jest po prostu jakimś, nie wiem, okazaniem słabości, a teraz właśnie, jak pan powiedział o tej samoświadomości psychologicznej, że jedni mają ją większą, drudzy mniejszą, i są takie osoby, które czasami twierdzą, że one są pewne siebie, nie potrzebują tego, a mi się wydaje, że to jest taki aspekt, który tylko i wyłącznie może pomóc. I teraz jak spróbować taką osobę przekonać? Na pewno nie siłą i przymusem, to teraz oczywiście jasna sprawa, ale tak poważnie już mówiąc, to przede wszystkim zadając tej osobie pytania, dlaczego nie, znaczy otwarte pytania dotyczące, co jest źródłem tego oporu, dlaczego oni się obawiają. Najczęściej źródłem tego oporu jest to, o czym wspomniałeś, czyli takie przekonanie, że ja nie potrzebuję, a po drugie, jeżeli skorzystam z pomocy psychologicznej, to pomyślą o mnie, że nie jestem wystarczająco dobry, nie jestem wystarczająco profesjonalny, wytrzymały, jakiś tam jeszcze. Czyli mamy kwestię nałożenia moich jakichś wewnętrznych lęków plus stereotypu, który funkcjonuje. Takie osoby czasami warto przekonywać, pokazując przykłady innych sportowców, tak, którzy do pewnego momentu nie mogli ruszyć, nie mogli załapać na przykład pewnej formy, a nagle coś tam się odblokowywało i okazywało się, że są w stanie to robić. To po pierwsze. Po drugie, ja też bym namawiał do tego, żeby ta praca z psychologiem niekoniecznie miała postać od razu sformalizowanego, rozbudowanego kontraktu psycholog-zawodnik, gdzie wchodzimy w pewien cykl, rytm, i tak dalej, i tak dalej, no bo to od razu wygląda w taki sposób, że ten opór jeszcze jest większy. Czasami warto zastanowić się nad tym, czy tego zawodnika na przykład nie przekonać do tego, słuchaj, pogadaj raz, drugi, trzeci, spróbuj zrobić relaksację taką czy inną, trening autogenny taki czy inny. Zobaczysz, czy to działa. Spróbuj biofeedbacku, zobaczysz, czy to działa. Jeżeli uznasz, że nie działa, możesz się wycofać. To jest jakby najprostsza technika, żeby ktoś zobaczył, czy rzeczywiście to ma przełożenie na jego działanie. I prawda jest też taka, że jeżeli rzeczywiście uda się znaleźć psychologa, który załapie ten kontakt z zawodnikiem, to się dzieje dość naturalnie, bym powiedział. Innymi razy jest dużo trudniej. Nie ma pewnie złotej recepty, ale ja myślę, że te dwie kwestie, o których wspomniałem, byłyby by istotne. Czy psycholog sportowy, czy psycholog dla sportowca, zawodowca, amatora, nieważne, on będzie przydatny wtedy, kiedy nie będzie przymusowy, kiedy nie będzie obligatoryjny, nie będzie narzucony, kiedy zawodnik będzie wiedział, że on może. On może. I on będzie być może się rozgrzewał, przepraszam, do skorzystania z tej pomocy psychologicznej miesiąc, dwa, może rok, może trzy lata, a może nagle po jakiejś porażce będzie ten moment, kiedy okaże się, że jest to potrzebne. Bardzo dziękuję. A my tu poruszyliśmy jeszcze jeden temat tak na boku, temat dróg rowerowych. Jak to jest z tymi drogami rowerowymi? No właśnie, bo jest dobrze, jest źle? Przybywa, będzie lepiej? Przybywa kolarzy amatorów, ale wszyscy gdzieś musimy trenować, tak? A ruch na drogach jest coraz większy i ja obserwuję taki trend, że nawet na początku kariery wyczynowej UKS-y, młodzicy, nawet juniorzy młodsi, coraz częściej przenoszą się na drogi, ścieżki rowerowe z treningiem, choćby na jakiś taki drobny rozjazd, żeby nie korzystać z tych głównych tras, ponieważ jest, no niestety, coraz bardziej niebezpiecznie. Samorząd województwa w nowej perspektywie unijnej do roku 2027 kwestie dofinansowania budowy dróg rowerowych oddał w gestię samorządów. To jest w ramach polityki terytorialnej. I teraz na przykład ZIT Bydgoski
tutaj kolega reprezentuje samorząd miasta Bydgoszcz, trzeba pochwalić, że ujął bardzo ważne takie odcinki brakujące do scalenia miejscowości, uzyskania ciągłości tras przejazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie. I tutaj właśnie chwała miastu Bydgoszcz, że przykłada dużą wagę do rozbudowy sieci dróg rowerowych, no bo to po prostu będziecie mieli gdzie trenować zwyczajnie, tak? Będziecie mieli gdzie wybrać się na spacer rowerowy z rodziną. Może właśnie te młodsze kategorie też będą miały gdzie trenować dzięki temu. Generalnie powiat bydgoski i powiat toruński mają najlepiej rozwinięte sieci dróg rowerowych i no wiecie o tym, bo korzystacie z tych dróg, robicie sobie pętle. Mam nadzieję, że wy też macie swój głos. Pochodzicie z konkretnych miejscowości, samorządów. Krótko mówiąc, wywierajcie presję na wasze władze, że budowa drogi rowerowej to nie jest, za przeproszeniem, trzecia kategoria odśnieżania, jeśli chodzi o priorytety, tylko coś, co po pierwsze stworzy możliwości do aktywności fizycznej nie tylko rowerzystów, ale tam trenują biegacze, spacery, nordic walking, rolkarze. To jest cała gama różnych aktywności, a poza tym poprawa bezpieczeństwa na drogach. Dziękuję. To też może mieć znaczenie dla tego sportu dzieci i młodzieży, znaczy dla rodziców taka świadomość, że to dziecko nie jedzie na ruchliwą ulicę pomiędzy samochody, tylko na drogę rowerową, no to jest jednak zupełnie co innego. To wchodzą w ten aspekt infrastruktury, my oczywiście też jako miasto Bydgoszcz, organizując różnego rodzaju rajdy rowerowe dla rodzin, też zawsze wybieramy przede wszystkim te drogi, które są bezpieczne. Mamy z Bydgoszczy naprawdę już kilka fajnych dróg dla rowerów, które łączą nas z innymi sąsiednimi gminami wchodzącymi w skład metropolii Bydgoszcz i nie ma już problemu, aby przejechać 30 czy 40 km w jedną stronę, nie zjeżdżając z drogi dla rowerów, bez żadnych skrzyżowań, bez żadnych utrudnień, gdzie występowałaby jakakolwiek kolizja z pojazdem, więc tutaj faktycznie ta polityka rowerowa w Bydgoszczy i w metropolii Bydgoszcz jest spójna. Dzięki dodatkowym pieniądzom i funduszom przede wszystkim z Unii Europejskiej udaje nam się, to co pan dyrektor Marcin wcześniej powiedział, udaje nam się załatać te dziury, które powstawały w latach poprzednich. Dzięki temu budujemy spójną sieć dróg rowerowych na obszarze kilku miasta i tych gmin, które są dookoła właśnie Bydgoszczy. Bardzo dziękuję. Bo dziękujemy bardzo. Grzegorzu, mamy trochę obsówkę z czasem, ale rozumiem, że możemy, tak? Trochę mamy obsówki z czasem, ale... Damy radę. To dobra. Ja się wtrącę, teraz zrobimy troszeczkę zmiany w stosunku do programu. Ja bym chciał zaprosić, dziękuję kolegom, a chciałbym zaprosić Jakuba Lorka z Velomanii. To jest partner naszego dzisiejszego wydarzenia. Oczywiście zachęcam do tego, żeby korzystać z Velomanii. Bardzo fajny sklep, bardzo fajny serwis, sami profesjonaliści. Natomiast Kuba przygotował kilka dzisiaj upominków i byśmy chcieli je teraz wręczyć poprzez losowanie. Witam was serdecznie. Mamy 3 vouchery do rozdania. Dobra. Adam, może pomożesz mi? Proszę bardzo. 3 vouchery do nie wiem, dla naszej wspaniałej widowni. Może powiesz mi numer od 1 do 194. 3 numery potrzebujemy. Dobra, zaczynam od mojego szczęśliwego, czyli 13. Dobrze. Czy mamy kogoś jest z numerem numer 13? Pan Rafał Szturo, czy jest na sali? O. Jest. Gratulacje. No, jak widać, nie tylko dla mnie szczęśliwy. 107. Pan Jakub Wąsik, czy jest obecny? Pan Jakub Wąsik. No to kolejny. No to musimy kolejny numer. Nie ma, tak? Nie ma. Dobrze, to 64. Mhm. Pani Marta Sulecka. Też nie ma. Też nie ma? Nie ma. Do ilu to miało być? Do 100 ilu?
192. Okay. Pan Tomasz Bakula. Pan Tomasz Bakula. Wszyscy powychodzili. 185. Pan Adam Lewandowski. Pan Adam Lewandowski. Jest. Proszę, zapraszamy. Czterdzieści dwa. Pan Jakub Magdziarz. Pan Jakub Magdziarz. Jest? Nie ma? Tak? Jest. Dobra. Dziękujemy bardzo. A ja zapraszam w takim razie kolejnych gości. Andrzej Specjał. Andrzej Specjał, czyli kolarstwo amatorskie w Bydgoszczy, bydgoska grupa kolarska. Zbigniew Wiśniewski. Pan Zbigniew to jest stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej Rowerowa Brzoza. I pan Paweł Cegielski. Słucham? A, to zapraszam. Adam. Adam Bożejewicz, tak. I to jest, szanowni państwo, speed rower. Jak ktoś widział tamte rowery stojące, zaparkowane tutaj niedaleko, jakbyście może mogli przyprowadzić taki jeden rower, później jak będziemy rozmawiać, żebyśmy też mogli pokazać, jak te maszyny wyglądają. Andrzeju, zaczynam od ciebie. No, ty jesteś animatorem od dawna. Kiedyś byłeś zawodowym kolarzem, później miałeś przerwę, później wróciłeś na rower. Jesteś animatorem tego amatorskiego kolarstwa w Bydgoszczy. Powiedz, jak ono wygląda? Jak wygląda? To może się zapytamy, czy tu są kolarki? Są kolarki? Nie widzę. Są. Są, są. A kolarze są? Gdzie są? Są. A czy jest bydgoska grupa kolarska tutaj? Jest. No gdzie jest? Gdzie jest? Tak jest. No prawie, że wszyscy się zgłosili. To jest właśnie, to jest to, co animujemy. Bydgoska grupa kolarska. Nas w sumie jest ponad 1300 osób w Bydgoszczy. No to naprawdę spora grupa. Kolarek i kolarzy. No z tego powiedzmy, zbieramy się we wtorki i czwartki i jeździmy sobie tak coffee ride'owo. Kuba Lorek nam funduje kawę od czasu do czasu, także jest to. Bardzo fajnie. Ale co to dla ciebie znaczy coffee ride'owo? Bo jak ja znam kolarstwo amatorskie w Polsce, to ci amatorzy często są tak przygotowani, mają po 5-6 rowerów, trenują właściwie już prawie jak zawodowcy. Jak to u was wygląda? U nas tak to wygląda, że główna zasada coffee ride'u jest taka, że wyjeżdżamy wszyscy razem i wracamy wszyscy razem. No, czasem Zbyszek zostaje, ale to jak złapie gumę. Ale generalnie taka zasada jest, że to jest faktycznie, to jest, tutaj dużo ludzi jest, którzy mogą to potwierdzić, że wyjeżdżamy wszyscy razem i wracamy wszyscy razem. Jest to tempo w granicach, załóżmy, 30 km na godzinę, czyli takie spokojne jazdy. Oczywiście są elementy zabawy kolarskiej, jakieś podjazdy, jakieś ściganko, ale to zawsze czekamy na tą ostatnią osobę po takim jakimś elemencie i jedziemy zawsze razem. Jak jest guma, no to też dwie, trzy osoby zostają i tak wspólnie właśnie jeździmy sobie. Organizujecie też jakieś imprezy większe? Wyścigi czy takie to znaczy, większe coffee ride'y? Większe coffee ride'y dwa razy do roku oczywiście jak najbardziej tak, ale tutaj w Bydgoszczy mamy bardzo dużą ekipę, która organizuje wyścigi, bo są tutaj w okolicy, czy Kuba Kubiński, nie wiem, czy jest na sali tutaj z nami, nie widzę, ale jest parę osób takich, którzy organizują nam te wyścigi. No jest to, myślę, że w Bydgoszczy i w okolicach Bydgoszczy gdzieś około 2000 kolarzy, kolarek jest takich, którzy lubią się ubrać w śliskie i sobie pojeździć, czy to na rowerze szosowym, czy na rowerze przełajowym na MTB. A jaki jest przekrój wiekowy tej grupy?
No, staramy się, no praktycznie chyba najmłodszy uczestnik to ma 13 lat, ale to wtedy z rodzicami do nas musi przyjechać, a najstarszy ponad 70 lat. Nie wiem, jeden ze starszych. Andrzej, jesteś tutaj gdzieś? Gdzie jest Andrzej? Andrzej, pokaż się. Był tutaj gdzieś taki wiekowy kolarz, ponad 70 lat, także no nas jest tutaj sporo, aczkolwiek jak mówisz o młodzieży. No właśnie, bo rozmawialiśmy o tym przed tym spotkaniem i mówiłeś troszkę, że tutaj są pewne bolączki, że są pewne rzeczy do poprawienia. Z Karoliną już też o tym troszkę rozmawialiśmy. Tak jest. Szkolenie młodzieży w Bydgoszczy by wymagało troszeczkę dopieszczenia, bo jednak to, co teraz jest, to na 2000 amatorów, kolarzy wyczynowo trenujących, czyli mających licencje wykupionych juniorskich, młodzików czy wrzakach, to jest, nie wiem, no w Bydgoszczy, w samej Bydgoszczy to jest chyba 8. 8. 8 zawodników jest tu z nami trener Rometu, może potwierdzić ilu tam jest, także brawa dla Romana. Jest z nami również tutaj trener MTB. Pokaż się. Tak, brawo. Tak, ale poza Bydgoszczą tak naprawdę to jest faktycznie. I w Bydgoszczy brakuje tego szkolenia młodzieży. I pytanie do nas wszystkich, czy faktycznie takie miasto jak Grudziądz, gdzie tam jest, nie wiem, z 200 zawodników, powiedz, ilu tam może być w Grudziądzu? No a w Toruniu ilu jest młodzieży? No, słuchajcie, w Toruniu mają 200 zawodników z wykupioną licencją, w Grudziądzu jest to podobnie, a w Bydgoszczy jest to kilkunastu. Także może byśmy mogli się zastanowić, jak tą młodzież wyszkolić, bo to, że my jeździmy, to jest super, ale fajnie by było, gdyby coś się zadziało w tym kierunku. A powiedz coś jeszcze więcej o swojej grupie. Jakieś jeszcze więcej działania podejmujecie, żeby zachęcić kolejne osoby? W jaki sposób zachęcacie, nie wiem, w mediach społecznościowych? Oczywiście, że tak. Tak jak mówię, no, na naszej grupie jest ponad 1300 chętnych takich, którzy się identyfikują z kolarstwem. Oczywiście, te działania są podejmowane poprzez wpisy różnego rodzaju, poprzez akcje robione wspólnie właśnie z Jakubem Lorkiem, tutaj Grzesiu Grześkiewicz, który tutaj jest. Dziękuję bardzo, Grzegorz, za zaproszenie. Tak samo Remigiuszowi dziękuję. No Grzegorz też jest członkiem Bydgoskiej Grupy Kolarskiej. Jest tutaj, o tu jest Grzegorz, jest tam, teraz zdjęcie nam robi Piotr Żółkowski, który jest fotoreporterem, też jest kolarzem, aktywnym członkiem Bydgoskiej Grupy Kolarskiej. Jest to nas sporo, także myślę, że ten amatorskie kolarstwo ma się w Bydgoszczy bardzo dobrze. A jak to jest z tymi drogami rowerowymi? Bo słyszeliśmy tu dużo, dużo dobrych słów o tym, jak to się rozwija. Ty mi też powiedziałeś, że jest pewna rewolucja. To znaczy tak, co mi się podoba... Dla mnie ścieżki rowerowe są pomyłką generalnie dla kolarza. Który ma rower kolarski, ścieżki rowerowe to jest pomyłka. Jak pojedziemy na te klasyki do Belgii czy do Holandii, tam ścieżka rowerowa inaczej wygląda, bo tam jest droga dla samochodu. Ja nie mówię o głównych drogach, ale jeżeli jest boczna droga, to jest droga dla samochodu i po lewej i po prawej stronie są wyznaczone pasy dla rowerów. I to jest najlepsza ścieżka rowerowa, jaka może nam się trafić kolarzom. Oczywiście, jeżeli mówimy o dzieciach małych jeżdżących na rowerach, no to faktycznie oni na takiej ścieżce no nie za bardzo by się mogli znaleźć, ale... Znaczy to jest, tutaj można na to patrzeć z dwóch stron, bo można na to patrzeć od strony kolarza, który trenuje, czy nawet kolarza amatora, który potrzebuje trenować jadąc, nie wiem, 40 na godzinę na przykład, no to właściwie on nie ma miejsca na ścieżce rowerowej, bo tak naprawdę na ścieżce rowerowej mogą jeździć rodziny, mogą jeździć dzieciaki, to właściwie ścieżka rowerowa jest dla nich. Ale w Bydgoszczy, tutaj chwała Bydgoszczy, zostały wydzielone pasy z
z ulic. Także mamy, jak była ulica dwujezdniowa, w tej chwili w Bydgoszczy mamy ulicę jednojezdniową. Oczywiście ja jako kierowca nie jestem zadowolony, bo muszę zwolnić do 30-40 km na godzinę, ale po lewej i po prawej stronie mamy pasy wydzielone, mamy kontrapasy w Bydgoszczy i to jest brawo dla miasta tutaj. No ja myślę, że taka jest przyszłość. Ja wiem, że ten opór ze strony kierowców samochodów był i będzie, bo jednak te miasta są zwężane, z tych miast, z centrów miast wyrzuca się w zasadzie ruch kołowy, ale ja myślę, że tak to, że w tą stronę to pójdzie. No wiele miast w Europie już w ten sposób wygląda. Spójrzmy na Kopenhagę, spójrzmy na Berlin i tak dalej. No dokładnie. I w Bydgoszczy się... Ja pamiętam parę lat temu, jak byłem w Berlinie na wyścigu, super wyścig zresztą, a tam Berlin był przygotowany, to znaczy w Berlinie te ulice i te pasy były wydzielone i w Bydgoszczy tego brakowało, ale teraz to się zmienia, no to się zaczęło, taka rewolucja w Bydgoszczy zaczęła się od pół roku, dobrze mówię? Około, no rok, pół roku to już jest, to się dzieje, my jako kierowcy oczywiście nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale my jako kolarze czy jako rowerzyści już tak. No coś za coś. Ja myślę, że no jesteśmy jednak jeszcze daleko nam do krajów takich jak Holandia czy Belgia, gdzie po prostu ten rower jest wszechobecny i pamiętam, że jak tam pierwszy raz pojechałem, moja córka miała wtedy chyba 4 lata i wyszła z dzieckiem moich przyjaciół na rower. Sama. Bo on miał tyle samo mniej więcej. I myśmy byli przerażeni, a oni mówią spokojnie. Nie ma problemu, takie dzieci tu wychodzą same na rower. Ja wiem, że jak w Belgii ktoś potrąci kolarza, to obojętnie, czy ten kolarz miał winę, czy nie, to ten, co go potrącił, idzie do więzienia albo jest kamieniowany od razu, także to myślę, że za tym pójdziemy. Dobrze, może w takim razie przejdźmy do trochę bardziej romantycznego kolarstwa. Panie Zbigniewie, Klub Turystyki Rowerowej, Rowerowa Brzoza. Czym się zajmuje? Ja od razu może wyjaśnię, nie jestem z Bydgoszczy, ja jestem spod wsi takiej bydgoskiej. I nieskromnie powiem, jestem sołtysem tej wsi od 12 lat. Ponownie mnie wybrano. Tyle może kryptoreklamy. Natomiast no, my się zajmujemy, generalnie nasze stowarzyszenie, taką turystyką rowerową. Ja kiedyś trochę więcej, o wiele ważyłem. I zawsze byłem aktywny i w wieku 40 lat doszedłem do wniosku, że trzeba się wziąć za siebie. I przy okazji doszedłem do wniosku, że będę coś robił dla siebie, to może my zrobimy coś wspólnie. No i założyliśmy stowarzyszenie, które już 17 lat działa. Robimy wiele imprez, może się nie ścigamy, mamy jedną imprezę, znaczy kilka mamy imprez, gdzie są to zawody biegowe, ale mamy też taką naszą koronną imprezę, są zawody kolarstwa MTB tutaj w naszej Puszczy Bydgoskiej. W tym roku się odbyła 14. edycja, nie narzekamy na ilości zawodników, 300-350 zawsze na każdej edycji. To, co jest problemem, jak robię dekoracje typu M1 i okazuje się, że dwóch zawodników wystartowało. W M2 może czterech. No i dopiero później M40, M50, mocna obsada. Czyli wraca ten sam problem, o którym od początku rozmawiamy. Tak, ten problem niestety istnieje, natomiast my również robimy dużo imprez takich turystycznych, może obywatelskich. Teraz robimy 17. edycję, to jest taka nasza perełka, Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości. 450 osób ze 105 miejscowości z Polski, można powiedzieć, bo od Sopotu ludzie przyjeżdżają do Poznania. Lista zamknięta 2 miesiące temu, co nas bardzo cieszy. Natomiast po tych imprezach turystycznych widzę jedno, że tam, gdzie rodzic jedzie rowerem, dzieci również będą jeździły rowerem. Tam, gdzie tego rodzica nie ma na rowerze, już jest problem. Myślę, że tutaj to jest kwestia, kto co wynosi z domu i jak w domu się spędza ten wolny czas, nie? Ja widzę u siebie na wiosce, powiem tak, widzę te dzieci, które są aktywne, grają w piłkę, ale grają dlatego u nas na placu, bo rodzice są z nimi. Natomiast widzę dzieci, które nie bardzo wiedzą, co z czasem zrobić, no bo ktoś im ten czas musi, ktoś coś musi podać, nie? Ja do dzisiaj pamiętam mój pierwszy rower Bobik z Rometu, nie miał wolnobiegu, pamiętam, tak trzeba było nogi rozstawiać. Jestem trochę starszy, ale takie były czasy i to jest ważne, co ci rodzice dają. Dlatego my staramy się też robić imprezy, żeby wyciągnąć całe rodziny. Całe rodziny, bo to jest jakby też szansa, że jak tata pokaże, to synek powie, to jest fajne, nie? Ja nie muszę z kumplami chodzić, nie wiadomo, robić jakiś głupot, bo mogę fajnie sobie spędzić czas, nie? No i o tej amortyzacji mówię, myślę, że krok dla tych, którzy chcą mocniej kręcić do uprawiania sportu jest blisko, bo na moich amatorskich imprezach też widzę tych, którzy kiedyś mocno się ścigali, nie będę rzucał nazwiskami. Trochę im czasami głupio, że tak wolno jadą,
ale mówią, ty jak tu fajnie, nie trzeba się ścigać, nie? Miło, nie? Ja mówię, no widzisz, czasami można się nie pościgać, czasami to się robi dla... Bo myślę, że ściganie też jest dużą przyjemnością, ja też lubię się pościgać, co prawda ja zawsze gdzieś tam z tyłu jestem, kolarstwo nie jest moją ulubioną dyscypliną, znaczy może jest ulubioną, ale przy tej wadze zawsze tam gdzieś jestem dalej. Ale to nieważne, ale czerpię z tego wielką przyjemność. A jakiego rodzaju to są rajdy, które organizujecie? No różne, no to są takie pomysły, czasami takie spontane typu... Ale to są imprezy lokalne, czy to są imprezy lokalne. Staramy po lokalne. Całej Polsce, po Europie? Nie, no są też po Europie, przyznam, są, a to są mniejsze grupy. Jedziemy do Szwajcarii, byliśmy we Włoszech, byliśmy w Szwecji, ale to są takie grupy na zasadzie no, spontanu, że 10-15 znajomych, czasami ktoś do nas dołącza, jedziemy, no bo to wiadomo, to są jakieś koszty, trzeba to dograć. Natomiast takie imprezy duże, staramy się pokazywać tutaj jakieś nasze fajne perełki turystyczne, MTB na przykład, szlak turystyczny na Łąki Studzieneckie. Nie wszyscy wiedzą, gdzie to w ogóle jest. To jest taki region, gdzie kiedyś tu Holendrzy zrobili dużą robotę, w sensie aracja Wielkich Łąk. I w lutym i w marcu, gdzie jeszcze jest chłodno, ale po 200-300 rowerzystów jeździ. Jedziemy jakiś rajd Zakochanych do Chełmna, mamy takie miasto Zakochanych, polecam. To jedziemy tam. No robimy zawody MTB, robimy, no również robimy pielgrzymki. Dla tych, którzy chcą pielgrzymkować, jedziemy do Włocławka. Kiedyś jechaliśmy do Zakopanego, przez całą Polskę. Także tych imprez jest trochę, no tak nieskromnie powiem, że około 3000 do 3500 uczestników na tych imprezach jest, nie? No i taka perełka nasza, no ten rajd niepodległości. Ktoś kiedyś zaczynałem z tym, pamiętam, chodziłem po urzędach i mówię, 11 listopada wsiądziemy na rowery, bo było mi trochę głupio, że bo widziałem ludzie, wtedy pamiętam, to nie był dzień wolny, to był normalny dzień pracy, pamiętam, jak to była niedziela i pełno ludzi w sklepach. Mnie to jakoś oburzyło, kurczę, tu mamy, powinniśmy świętować, a wiara po sklepach gania. Zresztą sam byłem w tym sklepie, ale myślę, że było warto i zaczęło nas 32 osoby, policja mówi, ty zwariowałeś. No i udało się, mamy zabezpieczenie policji, mimo to, że to nie jest wyścig. Kiedyś było tylko w granicach powiatu. Kto robi imprezy, to wie, ile to trzeba się napisać. Dzisiaj jedziemy już poza powiat, w tym roku jedziemy do Żnina. To jest 111 kilometrów, ludzie przyjeżdżają z Polski. To nie jest tylko zabawa, bo 111 kilometrów przy takiej aurze, to trzeba chcieć po prostu. To trzeba chcieć, to się nie da udawać, ale to przekonuje młodych ludzi. Tam nie ma przemówień, odmawiania Polski przez 1000 przypadków, bo to nie o to chodzi. Też jest o tyle ciekawy ten rajd, że jadą 3 muzyczne takie duże samochody i nie zawsze męczę wszystkich pieśniami patriotycznymi. Jest też polska dobra muzyka. Co prawda problem jest czasami z AX-em, ale jakoś się dogadujemy. Ale gramy polskiego rocka, gramy polską muzę i to też jest fajne i ludzie to lubią. To jest taka moja perełka, mój pomysł. Problem jest tyle, że jest u nas zawsze komplet. Dzwonią młodzi ludzie i mówią, panie Zbyszku, jak się zapisać? Ja mówię, no sorry, nie dam rady. Ja i tak pojadę. Nie wygonię. No to prawda, no to prawda. W takim razie zapraszamy do rowerowej brzozy. Szanowni Państwo, a na koniec dzisiaj taka perełka, bo dyscyplina, o której ja... No gdzieś tam kiedyś słyszałem, ale szczerze mówiąc nie miałem za bardzo pojęcia, jak ona wygląda, czyli speed rower. Tak się dokładnie mówi. Skąd w ogóle ta nazwa speed rower? Taka polsko-angielska trochę. Dokładnie, halo, halo. Okay. Jest. Słyszymy się. Speed rover. No właśnie ta nazwa jest troszeczkę nietrafiona, to było przetłumaczone troszeczkę jak po żużlowemu, tak jak jest speedway. U nas zostało speed rover, bo na początku faktycznie ten nasz sport był najbliżej do żużla. My na tą chwilę się nie do końca z tym zgadzamy, nie chcemy być do końca łączeni z żużlem, chociaż tak jak już też rozmawialiśmy, że te ośrodki nasze sportowe, nasze drużyny też są raczej w tych miastach związanych z żużlem. Ale my mówię, tak naprawdę łączymy kolarstwo troszeczkę z zasadami żużlowymi. Ścigamy się na rowerach w bardzo bliskim kontakcie, rowery też nie mają hamulców, taśma idzie do góry. Wszystkie chwyty dozwolone. Może nie wszystkie, no, ale bardzo dużo. No właśnie, bo ja jak sobie obejrzałem, tak przygotowując się do tej rozmowy, obejrzałem sobie zawody, to były zawody reprezentacji, Polska, Wielka Brytania, bardzo zacięta walka, no ale tej walki ramię w ramię i tego wypychania się na wirażach, blokowania się na wirażach, no byłem pod wrażeniem, bo to jest taka dyscyplina, która, no,
no przypomina żużel, no nie ma co ukrywać, bo tego jest na dużo mniejszym torze, bo tam jest torma ile? 90? Torma między 60? Około 60-90 metrów. No właśnie. Wyścig trwa około 40-50 sekund, to też jest taki tak naprawdę sprint. Jaki jest regulamin? Jakie są zasady takie podstawowe? Regulamin jest taki, nie ruszamy się na starcie, czyli jeżeli w żużlu mamy przy dotknięciu taśmy wykluczenie, u nas nie można się poruszyć na starcie nawet, drgnąć, już jesteśmy wykluczeni. Punktacja jest zupełnie inna, to znaczy za pierwsze miejsce 4 punkty, 3, 2 i 1 za ostatnią pozycję. Dopiero wykluczenie nie pozwala nam zdobyć punktu, także no też trzeba jakby sobie brać pod uwagę, że bardzo dużo ataków jest dozwolonych, nie można kopać w koła przeciwników, także też trzeba uważać, żeby nie dostać tego wykluczenia, bo ten jeden punkt może być faktycznie na wagę złota czy zwycięstwa drużyny. Tak samo rozróżniamy rozgrywki i drużynowe, i indywidualne. Tak jak mówimy o kolarstwie, że kolarstwo jest sportem drużynowym, tak samo i nasz sport jest bardzo drużynowy, bo mamy... Mówię, rozgrywki. A to też widziałem, że jeden blokuje przeciwnika, a drugi atakuje na przykład. Dokładnie. U nas tak samo zawodnicy mają różne zadania i mamy liderów, którzy po prostu mają wyskoczyć ze startu i jak najszybciej pojechać do mety, zdobyć 4 punkty, a mamy tych, którzy mają im pomóc, czyli dosłownie po starcie uderzyć kogoś barkiem, wybić z rytmu i pozwolić temu naszemu liderowi pojechać po 4 punkty, a samemu walczyć powiedzmy z pozostałymi dwoma przeciwnikami i też wytargać powiedzmy, tak mówiąc, faktycznie wytargać ten jeden punkt więcej niż za czwartą pozycję. Używa się jakichś ochraniaczy? Raczej kaski i tak naprawdę i to tyle, także tutaj swoboda ruchów jest najważniejsza. No i w związku z tym sport troszkę kontuzjogenny. Troszkę kontuzjogenny, ja sam jestem akurat dobrym przykładem tego, że sport kontuzjogenny, także ja ponad 10 lat się ścigałem, teraz od 4 lat bardziej pomagam juniorom. Łączę teraz tak naprawdę kolarstwo szosowe bardziej regularnie startuję w kolarstwie szosowym amatorskim niż w speedrowerze, ale speedrower na zawsze będzie w moim sercu, bo tak naprawdę mówię, jest bardzo widowiskowy sport, warto chociaż raz zobaczyć to na żywo, przekonać się. My też mamy tak naprawdę coraz większą grupę dzieci, u nas w Toruniu aktualnie zrzeszamy około 30, prawie 40 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Także no, tak staramy się rozwijać, a też speedrower daje tak naprawdę daje możliwość do przejścia do innych sportów później, czy do kolarskich, czy innych. Także dobrym przykładem tego jest mój kolega Will Tidwell, który z Exeter, który w tym roku zdobył Mistrzostwo Świata w skreczu na torze, a jeszcze parę lat temu wygrywał Mistrzostwa Anglii w zawodach juniorskich w speedrowerze. I co ciekawe, ten speedrower, o którym właściwie wiele osób w ogóle nie słyszało, jest, okazuje się, dosyć popularny, bo ile mamy klubów w tej chwili? W tym momencie klubów ligowych, mamy dwie ligi po 6 zespołów, a takich w ogóle ogólnie klubów, które zrzeszają też właśnie młodzież i to mamy w tym momencie około 15 klubów. I mamy reprezentację Polski, która jest w tej chwili na Mistrzostwach Świata w Australii. Dokładnie. I jak słyszałem, ma 3 medalowe szanse, tak? Jak najbardziej od nas z Torunia, z naszej drużyny poleciało 6 osób na Mistrzostwa Świata do Australii, które dosłownie zaczynają się w najbliższy weekend. Także koledzy się w tym momencie aklimatyzują, już zaczęli w pierwsze treningi. No i mamy jak najbardziej szanse medalowe. Poleciała nasza mistrzyni Europy, Fryderyka Wojciechowska, która w zeszłym roku wygrała Mistrzostwo Europy. W tym roku będzie to jej debiut w Mistrzostwach Świata, także będzie starała się wygrać Mistrzostwo Świata. Mamy Kubę Sawińskiego, który skończył wiek juniora i też był mistrzem Europy w zeszłym roku. Także też będzie na pewno walczył i mamy też naszych kolegów, którzy w reprezentacji seniorskiej będą walczyli o medal. Także to jest m.in. Dawid Bas, brązowy medalista indywidualnych mistrzostw Europy, czy Arek Szymański, też bardzo doświadczony zawodnik, nadal jeszcze młody. Także na pewno z dużymi szansami 3 medale na pewno są w naszym zasięgu. Problem w tym, znaczy może w przypadku akurat tym to nie problem, bo im mniej rywali, tym lepiej do tych medali, ale z drugiej strony problem w tym, że w niewielu krajach uprawia się tę dyscyplinę. To jest troszkę tak, jak czasem się ktoś śmieje, że tam Polacy wszyscy się zachwycają skokami narciarskimi, a tak naprawdę gdzie się uprawia skoki narciarskie? W kilku krajach. No i tu mamy podobnie, to jest jeszcze mniej tych krajów, gdzie uprawia się speedrower. Dokładnie. I tutaj jest troszeczkę problem. Faktycznie nasz sport jest popularny na Wyspach Brytyjskich, w Polsce i w Australii, także to są takie 3 duże ośrodki. Też trochę jak żużel. Trochę jak żużel, dokładnie. Trochę jak żużel. Kiedyś to było popularniejsze w Holandii, jeszcze w latach 90., ale jak wiemy, w Holandii jest tyle różnych imprez
rowerowych i w tylu różnych dyscyplinach tak naprawdę oni są mistrzami, że to gdzieś tam zeszło na dalszy tor. A Czechy nie? Czesi lubią takie kolarstwo artystyczne, piłka na rowerach. No dokładnie, także Czesi i Szwedzi kiedyś też były ośrodki. Aktualnie no niestety tak naprawdę trzy główne ośrodki. Być może się to zmieni. W 2010 roku ostatnie Mistrzostwa Świata były w Stanach Zjednoczonych. Wtedy też tam było jeszcze kilku zawodników tak naprawdę i są jakieś plany. Były też przesłanki parę lat temu z Japonii. Powstał jakiś klub, powstał tor. Próbowali gdzieś tam się pojawić u nas, ale to raczkuje. Czy to jest drogi sport do uprawiania? Myślę, że mimo wszystko nie. Myślę, że nie. Myślę, że w porównaniu do kolarstwa szosowego MTB to nie jest aż tak drogi. No dobra, ale jednak kolarstwo szosowe MTB jest popularniejsze jako dyscyplina. Mistrzostwa Świata w Australii. Macie sponsorów? Jest tylu sponsorów, żebyście mogli latać na takie imprezy i trenować w Polsce? Jak najbardziej mamy sponsorów, chociaż największą pomocą to jest Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Toruń, no i firmy takie jak Schönberger Toruń, także faktycznie pomoc sponsorów jest potrzebna, no bo wiadomo, że taki wylot do Australii Mistrzostwa Świata na miesiąc czasu to są spore wydatki. My też tak naprawdę nie jesteśmy profesjonalnymi sportowcami, większość z nas albo łączy naukę ze sportem, albo pracę. No i gdzieś tam trzeba te środki odkładać, pozyskiwać z każdego miejsca, gdzie się da, żeby na taki wyjazd sobie pozwolić. W takim razie, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, znaczy zobaczyć, jak wygląda, bo ja myślę, że ze speedrowerem to jest troszkę jak z kolarstwem torowym, że jak się to widzi na żywo, to jest zupełnie inne wrażenie niż oglądanie tego w telewizji. Tu jest pewnie jest podobnie, czyli gdzie można zaprosić, gdzie warto przyjść, żeby zobaczyć zawody speedrowerowe? Zdecydowanie zapraszamy między innymi w Toruniu na ulicę Bielańską, 66. W sezonie właściwie od kwietnia do października zawody praktycznie co weekend w niedzielę. Wszystko można też znaleźć u nas na profilu instagramowym, na profilu facebookowym, które staramy się też te nasze media społecznościowe prowadzić, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Też warto powiedzieć, że speedrower kiedyś w Bydgoszczy to była bardzo duży ośrodek. Były dwie drużyny. Aktualnie drużyny ligowej nie ma. Aktualna drużyna ligowa jest w Żołędowie, czyli gmina Osielsko, też niedaleko. I w tym roku też udało im się zdobyć medal drużynowych mistrzostw Polski, także jak najbardziej też polecamy dla tutaj słuchaczy z Bydgoszczy, żeby odwiedzić Żołędowo. Bardzo dziękuję. Można zobaczyć, jak wyglądają te rowery. Rzeczywiście bez hamulców. Przerzutek też nie ma, nie? Tam jest bez hamulców, jedno, bez przerzutek. Jedno przełożenie, czyli jak torowy rower, tylko kierownica. O, tylko kierownica. Kierownica jest taka, żeby faktycznie było to panowanie nad rowerem przy dużym kontakcie. Łokieć bark w bark, żebyśmy byli w stanie utrzymać te rowery. Nikt nam nie wytrącił kierownicy z rąk. Dziękuję bardzo. Andrzeju, ty chciałeś jeszcze słówko? Słuchajcie, pamiętajcie, zaczynamy jeździć. Zaczęliśmy treningi w Astorii. Wczoraj o godzinie 17:15 zaczął się pierwszy trening. Jutro tak samo będzie o godzinie bodajże 19:00. Kuba, gdzie jest Kuba? Widziałem go tutaj, gdzieś był. Może Kuba podpowiesz, o której będzie trening jutro? O 19:30 bodajże, tak? Mówimy o Astorii. Jutro 17:15 i 18:30. Tak. I o 18:30 Bydgoska Grupa Kolarska zaczyna. I pamiętajcie, zawsze w każdą sobotę i niedzielę o godzinie 10:00 w Niemczu przy polu się zbieramy. Kto ma ochotę pokręcić, teraz już trochę jeździmy spokojniej, także zapraszamy. Razem z Mariuszem będziemy na was czekali. Każda sobota i niedziela o godzinie 10:00. I pamiętajcie, zaczynamy już kręcić powoli pod dachem. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z sali do naszych gości? Jest pytanie, tak? Jest mikrofon, dobra. Działa? Dobry wieczór, Przemysław Barański, członek zespołu do spraw polityki rowerowej miasta Bydgoszczy. Mam pytanie do zawodowych kolarzy. Szanowni kolarze, gdzie wy trenujecie na co dzień? Ja naj,
najczęściej wyjeżdżam na północną stronę w kierunku Kotomierza, więc wyjeżdżam przez Myślęcinek, Niemcz, Żołędowo, albo gdzieś tam kręcę się w Dolinie Wisły, czyli gdzieś tam przez Jaróżyn. Myślę, że w tamtą stronę najczęściej wyjeżdżam. Karolina, a powiedz, co robisz wtedy, kiedy po swojej prawej stronie masz drogę dla rowerów? Rzeczywiście tych ścieżek dla rowerów przybywa w ostatnich latach, ale mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o szybką jazdę na tych ścieżkach, nie zawsze jest to do końca możliwe. Nie zawsze te ścieżki są utrzymywane w odpowiedniej kondycji, w odpowiedniej czystości. Niestety nieraz zdarzyło mi się złapać tak zwanego laczka na takiej ścieżce, szczególnie zimą, więc zależy od kondycji ścieżki. Staram się wybierać raczej ścieżki, aczkolwiek nie zawsze są one po prostu w odpowiednim stanie do jazdy na rowerze szosowym. Zgadzam się z tym, co powiedziałaś. To jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Też tak uważam, że nie zawsze te ścieżki są dobrze utrzymane. Często są właśnie zabrudzone jakimiś drobnymi kamyczkami, szkłami, kawałkami szkieł i tak dalej. I gliwiem, które spada z drzew. I chciałbym zwrócić po prostu uwagę na ogólnopolski problem, jakim jest miejsce dla treningu kolarzy szosowych. Mamy taki problem, że występuje w Polsce zjawisko road rage, czyli agresji drogowej. I często jest tak, że kolarz, który sobie trenuje jazdę na rowerze, na szosie właśnie, nie wybierając drogi dla rowerów, którą ma po prawej stronie, jest narażony właśnie na agresję drogową ze strony kierowców. Można się spotkać z filmikami w sieci, gdzie tą agresję doskonale widać. I tutaj moja prośba do władz, do samorządów, to jest taka ogólnopolska prośba w sumie, żeby jakoś ten problem rozwiązać. Wydaje mi się, że problem może leżeć w artykule numer 33 prawo o ruchu drogowym, który nakazuje właśnie rowerzystom, bez względu na to, czy to jest kolarz, czy to nie jest kolarz, jazdę właśnie po drodze dla rowerów lub drodze dla pieszych i rowerów. I wydaje mi się, że tutaj po prostu, tutaj w tym jest problem. Kierowcy w związku z tym, że oni jakby mają prawo jazdy, powinni teoretycznie znać prawo o ruchu drogowym, wytykają rowerzystom właśnie to, że nie powinno być ich na jezdni, tylko oni powinni być na tej drodze dla rowerów. Dlatego tutaj taki apel o to, żeby może pochylić się i albo zmienić ten artykuł, albo bardziej edukować kierowców, żeby właśnie uważali na trenujących kolarzy. No i tutaj tym bym chciał zakończyć i dziękuję za możliwość zadania pytania. Dziękuję. Raz jest. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie do naszych gości? A, jest jeszcze pytanie. Dobrze. Dobry wieczór. Ja korzystając z okazji, myślę, że wszyscy jesteśmy tu fanami filmów na YouTubie z cyklu Kępa kontra kolarstwo i dobra okazja, żeby panu Adamowi za nie podziękować. Brawo. Dziękuję bardzo. I pytania, czy będą nowe odcinki? Michał miał podpisany kontrakt z TVN-em, kiedy jeszcze pracował w... Co to było? Mam Talent, tak? Nie, Mam Talent. Jak to się nazywa? No, w każdym razie miał ten swój program i wtedy też współpracował z nami. Natomiast cały czas jestem w kontakcie z Michałem. Być może jeszcze jakiś nowy projekt powstanie, bo tamten nie będzie kontynuowany. Jeszcze chyba zostały dwa filmy do emisji. Natomiast mamy pewne nowe pomysły z Michałem i może coś razem zrobimy. Adam, w takim razie zapraszamy również ciebie do nas z Michałem. No, żeby jak najbardziej spróbował naszego sportu. Tak? Puścimy go na speed rower? Jak najbardziej. No. Udostępnimy rower, pokażemy podstawy, pościgamy się, zapraszamy na pewno dla niego to będzie fajna przygoda i dla nas fajna promocja. Mam nadzieję, że jest dobrze ubezpieczony. Damy radę. Ej. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Bardzo Państwu w takim razie dziękuję. Bardzo dziękuję moim gościom, wszystkim gościom, którzy byli tutaj na scenie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie Grzegorzowi i lokalnej grupie działania, bo no, jeśli tak ta grupa działa, to fajnie działa, to podoba mi się i gratuluję w takim razie. Dziękuję bardzo. To ja też jeszcze wszystkim bardzo dziękuję za przybycie, oczywiście gościom za to, że byliście. Może uda się zrobić coś cyklicznego, żebyśmy od czasu do czasu się spotykali, ale też żebyśmy działali w jakimś innym zakresie. Także za dzisiaj serdecznie dziękuję, zapraszam do współpracy. Dzięki.